dobry. Będziemy rozpoczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej konferencji Wolność sztuki, artyści, kuratorzy i prawnicy o konfliktach wokół sztuki, nowej cenzurze i uczuciach religijnych. Tak brzmi nasz tytuł. Jeśli chodzi o organizatorów, to tutaj ja reprezentuję kulturę liberalną, Jarosław Kujisz i Uniwersytet Warszawski. Mamy reprezentantów Zachęty, za chwilę oddam głos. Organizatorem, także współorganizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Patronat honorowy, minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. Partnerzy debaty, prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc oraz obywatele kultury. I za chwilę oddam głos Zachęcie, natomiast od razu chciałbym też podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że konferencja ma miejsce. To była rzeczywiście ogromna praca dwóch zespołów, zespołu Zachęty, zespołu Kultury Liberalnej i tutaj dla Karoliny Norkiewicz szczególne podziękowania. I oddaję już głos. Witam Państwa w imieniu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Zachęta od ponad 100 lat jest instytucją, czyli od kiedy powstała, jest instytucją nie tylko artystyczną, czyli nie tylko instytucją, gdzie widz spotyka się z artystą czy z dziełem sztuki, ale także instytucją bardzo często polityczną. Miejscem, sceną i świadkiem historii, której oczywiście tym najbardziej dramatycznym elementem była śmierć pierwszego prezydenta Polski, Gabriela Narutowicza, który w kilka dni po wyborach został zamordowany właśnie w Zachęcie przez prawicowego ekstremistę, urzędnika i historyka sztuki, malarza Eligiusza Niewiadomskiego. Przez ostatnie 15 lat Zachęta była również przedmiotem i podmiotem wielu wydarzeń, które na lata stały się podstawą do dyskusji o wolności w sztuce, o przenikaniu się polityki i sztuki, ideologii i religii. Tutaj choćby wspomnę sprawę najsłynniejszą, czyli 2000 rok, sprawa rzeźby Catalana Lanana Ora. To między innymi na naszym przykładzie na nowo musimy się uczyć dyskutować o wolności w sztuce, o stawianiu granic albo nie stawianiu, o wyborach artystycznych i politycznym, ale także na naszym przykładzie można zobaczyć konsekwencje tych wyborów. Tutaj skończyłam jako dyrektor Zachęty. Chciałam tylko jeszcze przypomnieć Państwu, że jutro, 14 maja, mija 4. rocznica podpisania Paktu dla Kultury, podpisanego pomiędzy obywatelami a ówczesnym premierem rządu Donaldem Tuskiem. W tym pakcie była też mowa o wolności. Paragraf 6. Władza publiczna z należytą starannością wypełnia swój obowiązek gwarantowania wolności twórczej i swobodnej wypowiedzi artystycznej. Wspiera także twórczość krytyczną, eksperymentalną i skierowaną do obywateli o różnym światopoglądzie oraz tworzy warunki dla rozwoju talentów i prowadzenia działalności artystycznej. Paragraf 7. Instytucje kultury mają zapewnioną autonomię programową i pełnią rolę gwaranta wolności twórczej. 4 lata to dosyć długo. Następuje czas, kiedy ruch będzie się musiał podsumowywać i mam nadzieję, że ta debata dzisiejsza stanie się początkiem tych podsumowań. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No a my pomalutko przechodzimy do debatowania wobec tego i tutaj zgodnie z naszym krótkim planem chcemy zacząć od oddania głosu Agnieszce Holland, która powiedziałaby w kilku zdaniach takie uwagi wprowadzające na temat relacji pomiędzy wolnością a sztuką w ostatnich 25-leciu III RP, bo one mają także swoją historię. Może od razu bym powitał, bo potem już będziemy płynnie przechodzić do dyskusji naszych gości. Oczywiście zaczynając od Agnieszki Holland, której chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. Reżyserka filmowa, teatralna, scenarzystka, także tłumaczyła Milana Kunderę i nominowana do Oscara 3-krotnie i nagród to zdaje się pewnie jest tak dużo, że jest kłopot z ich utrzymaniem, więc za chwilę Pani Agnieszce oddamy głos. Ale mamy także innych wspaniałych gości.
Ewa Łętowska, pani profesor Ewa Łętowska, sędzia w stanie spoczynku, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN, pierwsza polska rzeczniczka praw obywatelskich, sędzia NSA, Trybunału Konstytucyjnego, także wielokrotnie odznaczana, ale i tu nie bez znaczenia, pani profesor także pisze o związkach prawa i sztuki i nie tak dawno ukazała się książka poświęcona prawu i operze, więc tu jak najbardziej mamy płaszczyznę do dyskusji. Następnie gościem naszym jest Marta Dezuniga, politolożka, komentatorka polityczna, związana z Instytutem Nauk Politycznych UW, ale także reprezentująca środowisko więzi, więc tutaj będziemy mogli porozmawiać sobie o tym, w jaki sposób chrześcijański think tank zapatruje się na kwestie wolności i sztuki. Naszym gościem jest także dyrektor Centri, Rashad Ali, organizacji, która zajmuje się badaniem działalności antyekstremistycznej. Przede wszystkim ostatnio autor książki na temat wolności słowa po wydarzeniach, po atakach na redakcję Charlie Hebdo. W związku z tym jak najbardziej aktualny temat i chcielibyśmy, żeby pan Rashad Ali podzielił się swoimi przemyśleniami w czasie naszej dyskusji. Wreszcie Tomasz Dostatni, także znany wszystkim państwu dominikanin, duszpasterz inteligencji, który zajmuje stanowisko w sprawach publicznych, ale i tu warto zwrócić na to uwagę, jest także członkiem Rady Artystyczno-Programowej Teatru Starego w Lublinie. W związku z tym znów rozmowy o tym przecięciu kwestii religii, wolności słowa i sztuki. Mamy tutaj znakomite grono do dyskusji. A zatem przekazuję głos Agnieszce Holland i potem już przechodzimy do dyskusji. Proszę się szykować także do zabierania głosu, bo po około 60 minutach chcielibyśmy włączyć państwa do dyskusji. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. No, nie bardzo się nadaje do takiego zagajania poważnej uniwersyteckiej debaty, bo nigdy to nie była moja mocna strona. Akademia, ale dlatego myślę, że po prostu rzucę parę takich tematów, o których będziemy później rozmawiać, starając się uniknąć pewnych takich, że tak powiem, banalnych i słusznych stwierdzeń, że sztuka jest ważna, że wolność jest ważna, że wolność sztuki jest naszym takim wielką zdobyczą i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że wyszliśmy gdzieś tam w myśleniu o tej debacie od wydarzeń w Paryżu nie tak dawno temu, kiedy zginęło 7 karykaturzystów, a w ogóle 12 osób w redakcji Charlie Hebdo. Jak państwo wiecie, jest to pismo satyryczne, które odznaczało się prowokacyjnym i takim nieuznającym żadnej poprawności ani politycznej, ani religijnej, ani dobrego smaku, atakowaniem pewnych zjawisk, które tym karykaturzystom i dziennikarzom wydawały się ważne, oburzające, właśnie kontrowersyjne albo bardzo złe. Także było to działanie w dużym stopniu polityczne, chociaż nie można tego uznać za działanie propagandowe, ponieważ oni kierowali się swoimi własnymi przekonaniami i od momentu, kiedy spotkali się z pogróżkami i atakami ze strony fundamentalistycznych środowisk islamskich, przedtem spotykali się z atakami ze strony różnych innych środowisk, zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na które narażają się, uprawiając tego typu satyrę. Odpowiedzią na ich rysunki był gwałt, brutalne zabójstwo i wymiar polityczny i szerszy wymiar tej zbrodni pokazuje fakt, że dotknęła ona nie tylko właśnie tych satyryków, którzy w jakimś sensie naruszyli przekonania religijne czy w
wrażliwość religijną muzułmanów, ale również przedstawicieli władzy, czyli policjantów, oraz przedstawicieli środowiska żydowskiego. Czyli ten atak był globalny i trudno go uznać za atak przeciwko wolności artystycznej czy wolności słowa. Był to atak przeciwko pewnego typu państwu, przeciwko systemowi. Świadczy o tym zresztą fakt, że część tych zamachowców to byli neofici, to nie byli ludzie, którzy mieli jakieś głęboko ugruntowane i głęboko przemyślane przekonania religijne. Raczej ta właśnie fundamentalistyczny islam, jak w wielu wypadkach, stał się sztandarem politycznym dla pewnego rodzaju głębszych zjawisk i frustracji. Co było ciekawe, ciekawa była reakcja na to wydarzenie, reakcja we Francji szczególnie, ale wsparta takim solidarnościowym gestem ze strony praktycznie prawie wszystkich środowisk politycznych w Europie przynajmniej. No i reakcja obywateli francuskich, którzy masowo, oblicza się, że mniej więcej 4 miliony osób, a może i więcej, wyszło na ulicę, żeby protestować przeciwko tej zbrodni, ale tak naprawdę, żeby pokazać, że wartością wartą tego typu manifestacji jest właśnie wolność oraz pewne zdobycze zachodniej demokracji, które wydawały się we Francji szczególnie wartością najwyższą i które są jak gdyby ważnym elementem tożsamości tego kraju, tej kultury, tej tradycji i historii od rewolucji francuskiej co najmniej. Równie ciekawe dla nas, a może ciekawsze jeszcze dla nas, jest fakt, że w Polsce to wydarzenie nie spotkało się prawie z żadną reakcją solidarnościową. Ja o tym mówiłam już i było to uderzające, że we wszystkich innych krajach, no znaczy nie wiem czy we wszystkich, ale w większości krajach, o które mogłam sprawdzić, tego typu manifestacje, spontaniczne manifestacje, nie mówię o wystąpieniach polityków, w których każdy jak gdyby tam załatwiał sobie jakiś swój interes, miały miejsce, łącznie z krajami tak egzotycznymi dla nas jak Mongolia. W Polsce nie było niczego, to znaczy ani środowiska lewicowe, ani środowiska artystyczne, ani środowiska mediów nie uznały za to wydarzenie za dość istotne, albo dotyczące ich samych, nas samych, żeby cokolwiek zademonstrować. Myślę, że jest to jakiś taki głęboki sygnał na temat tego, gdzie się znajdujemy i co jest dla nas ważne, co nie jest ważne i co nas może skłonić do zabrania głosu, a co nie. No ale nie będę w tej chwili analizować naszego społeczeństwa tak do końca, no bo to jest szerszy temat zresztą. Tak. Oczywiście te pytania, które się rodzą również, to jest sprawa powodów, dla których również w trzeciej RP następuje powolne, ale myślę dość konsekwentne odejście od tych wartości, które właśnie zachodnia demokracja liberalna uznaje. To znaczy od wartości wolności słowa i wolności ekspresji artystycznej. Czy jest tak rzeczywiście? Czy tutaj mamy do czynienia z pewnym takim oddawaniem kolejnych pól? To jest również temat do debaty, ponieważ tutaj odbiory tego są różne. Ja nie mam narzędzi badawczych, żeby to sprawdzić i nie wiem, czy takie narzędzia w ogóle istnieją. Natomiast mam pewien takie naskórkowe, ale intuicyjne być może, ale silne przekonanie, że ta zmiana społeczna następuje, że ona jest szersza i głębsza, niż by się mogło wydawać i że ona odbywa się nie tak w systemie samym, czy prawa, czy stosowania prawa, chociaż to również ma swoje znaczenie, ale w umysłach i sercach ludzi. Autocenzura jest tutaj z pewnością efektem tego i to możemy obserwować niewątpliwie. To znaczy
i dyrektorzy instytucji kultury, i sami twórcy, i redaktorzy boją się przekroczyć pewną linię, za którą mogliby być oskarżeni właśnie o to, że wypowiadają się przeciwko wartościom reprezentowanym na przykład przez Kościół katolicki albo przez pewne bardzo konserwatywne, prawicowe systemy wartości. Bóg, honor, ojczyzna prezentowane w takim oleodrukowym i bardzo tradycjonalistycznym wydaniu stanowią tutaj pewien zespół nakazów i zakazów, którego naruszenie wydaje się być bardzo ryzykowne dla wszystkich uczestników życia publicznego. Nawet lewica, skrajnej lewicy u nas tak de facto nie ma, ja w każdym razie się z nią nie spotykam. No może gdzieś jest, ale jakoś cicho siedzi również. Nawet lewica nie odważa się przekroczyć tych pewnych tabu, które zostały stworzone. Tego rodzaju autocenzury, która zresztą nie jest autocenzurą strachu w moim przekonaniu, ale raczej konformizmu, raczej pewnej takiej letniości światopoglądowej, raczej tego, że po co mam się narażać, jak tutaj i tak mnie zaatakują, zhejtują, będę miał kłopoty z pracy. Znane są wypadki, kiedy na przykład po wypowiedzi być może niefortunnej, ale jednocześnie nie jakiejś rewolucyjnej profesora Hartmana na temat kazirodztwa, właśnie zagrożono mu wyrzuceniem z pracy. Tego typu na niższych szczeblach wyrzucenia z pracy, czy też jakieś bojkoty ze strony szefów istnieją. Znany jest bardzo dobrze przypadek Golgoty Piknik, przedstawienia takiego obrazoburczego, powiedzmy, które miało się odbyć na festiwalu Malta w Poznaniu i które zostało wstrzymane decyzją dyrektora tego festiwalu, Michała Merczyńskiego, co zresztą też jest jakimś signum temporis, który przestraszył się, że to wydarzenie może spowodować jakieś gwałtowne zamieszki i został de facto przestraszony przez miejscowego biskupa i przez prezydenta miasta oraz szefa policji, który skierował pod jego adresem bardzo groźne informacje, jednocześnie nie dając żadnych zapewnień czy gwarancji, że policja tutaj będzie broniła właśnie wolności tego przedsięwzięcia i spokoju tego przedsięwzięcia. Wywołało to taką krótką i dość silną falę protestów. Odbyły się różnego rodzaju demonstracje główne wyrażające się w odczytywaniu czy jakimś częściowym pokazywaniu tego spektaklu w różnych miejscach, atakowane przez oponentów tego przedsięwzięcia. No ale to w sumie ta iskra jakoś tam zgasła i nie spowodowała ona żadnej istotnej debaty, z której można by wyciągnąć wnioski albo chociażby zanalizować, co takiego się dzieje u nas, że to jest możliwe. Myślę, że to, co złe, zaczęło się już dosyć dawno i właśnie stało się ta sytuacja, którą mamy teraz, z którą teraz mamy miejsce, stała się możliwa również dlatego, że nie było reakcji na przykład na proces Doroty Nieznalskiej, nawet nie było reakcji na proces Dody, co mnie szczególnie zaciekawiło, ponieważ ta piosenkarka, która nie jest symbolem intelektu, chociaż zapewne nie jest osobą głupią, powiedziała coś na temat twórców, autorów Pisma Świętego, Biblii, no i została skazana prawomocnym, o ile wiem, wyrokiem. Nie, nieprawomocnym? Będzie się odwoływać, tak. W Polsce prawomocnym, no właśnie. Co będzie, nie wiem. Sprawa tutaj jest o tyle trudna, że to wszystko toczy się nie w atmosferze prawdziwej debaty, ale pewnych takich
powiedziałabym, politycznych gestów albo politycznych akcji. W jakim sensie są to debaty, czy debaty, znaczy te akcje symbolizują coś, co jest zastępczą polityką, ponieważ jak żeśmy zresztą mogli stwierdzić w trakcie ostatniej trwającej kampanii prezydenckiej, właściwie w Polsce nie ma miejsca, nie istnieje coś takiego jak debata polityczna, merytoryczna, dotycząca jakichś spraw, jakichś decyzji politycznych, światopoglądowych, innych niż gospodarczych, systemowych, ustrojowych, praktycznych, dotyczących takiej czy innej organizacji życia społecznego, życia politycznego itd., itd. Główna debata, która istnieje, odbywa się w sferze ideologicznej i zostaje ona zredukowana właściwie do dwóch takich bloków. W związku z tym odbywa się ona w sposób bojówkarski, a nie w sposób intelektualny czy merytoryczny. Także jeżeli na przykład występuje osoba, która jest uznawana za symbol właśnie tego przeciwnika ideologicznego, to ta osoba jest wybuczywana, lżona, hejtowana, wyklaskiwana i tak dalej, i tak dalej. I nie sposób jest w związku z tym, ponieważ media nie opisują tego zjawiska tak naprawdę, tylko dają jakieś sensacyjne wiadomości albo organizują takie igrzyska, gdzie zapraszają kogoś właśnie, kto reprezentuje jedną stronę i drugą. Jak takie walki psów, spuszczają ze smyczy tych dwóch przeciwników na siebie i następuje taki rodzaj jatki publicznej. Właściwie inny rodzaj mediów elektronicznych, informacyjnych nie istnieje. To są główne... Niektórzy się starają, tak. No ale jeżeli popatrzysz na oglądalność na przykład tych programów, to to, co w Stanach Zjednoczonych istnieje jako media trashowe, to znaczy media, gdzie się Springer to na przykład robi, że się zaprasza jakieś szalone osoby, które się nienawidzą z jakichś powodów, albo się budzi ta nienawiść i potem się na siebie spuszcza, one się biją, wyrywają sobie włosy i tak dalej, to jest to tam rzeczywiście, to są media trashowe. U nas centralne media informacyjne, takie na przykład jak TVN24, właściwie grają rolę takich mediów trashowych. Nie widzę mediów, które byłyby naprawdę merytoryczne, jeśli porównuję to z innymi krajami, których programy jestem w stanie oglądać. W związku z tym nie dochodzi do takich podstawowych pytań, gdzie w dzisiejszym świecie jest problem. Czy wolność słowa, czy wolność ekspresji artystycznej, czy wolność prowokacji, czy wolność również pod adresem wartości religijnych, czy ona jest możliwa w społeczeństwach tak podzielonych i tak różnorodnych, czy nie powinno dojść do jakiegoś próbowania znalezienia kompromisu między różnymi wartościami społeczności, które właśnie żyją, współegzystują w tych krajach. Czy jest możliwe stworzenie pewnego rodzaju poprawności politycznej, która umożliwiłaby postawienie jakiejś granicy między tym, co dopuszczalne i niedopuszczalne? Czy należy wydzielić ekspresję artystyczną z jakiejkolwiek cenzury? Jaka jest różnica między wolnością słowa i wolnością artystyczną? Jak to jest możliwe, że na przykład nie wolno negować, mówię o Francji na przykład, Holokaustu, a wolno mówić cokolwiek o zwolennikach innych jakichś poglądów i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli można, to wobec tego zarysowuje nam się taka, ponieważ mamy wyjątkową okazję, żeby móc porozmawiać, właśnie zejść troszeczkę głębiej, zapuścić tę sondę i wspólnie także z Państwem na ten temat porozmawiać. Ja to, jeśli dobrze rozumiem tę diagnozę, to mamy sytuację w III RP następującą, że jeżeli mielibyśmy tak też historycznie spojrzeć, w
wcale nie było tak, że od samego początku ta wolność słowa była niekwestionowana. Ja może tylko przypomnę, że jeszcze w 1990 roku były poważne publikacje na temat tego, czy nie jest sensowne zachowanie cenzury. Już wtedy nie z powodów politycznych, ale zastanawiano się nad powodami światopoglądowymi, nad tym, czy Polacy dojrzeli do tego, żeby korzystać z wolności. Autentycznie tego typu publikacje w 90 roku jeszcze możemy znaleźć. I teraz, jak rozumiem, tym, co jest specyfiką polską, bo to jest takie też próba wyjaśnienia, zrozumienia, gdzie my jesteśmy po tym Charlie Hebdo, jest oczywiście specyfika polska, jesteśmy po tym okresie, w którym istniała cenzura zinstytucjonalizowana i to jest też polskie doświadczenie. I po 89 roku, jak rozumiem, zaczynamy się uczyć wspólnie, jako wspólnota korzystania z wolności słowa i odkrywamy nagle te strasznie gorące konflikty, bo kiedy się pojawiała jeszcze sprawa Salmana Rushdiego, szatańskie wersety, to w gruncie rzeczy z punktu widzenia polskiego to brzmiało niezwykle egzotycznie. To była zupełna egzotyka, ten cały problem. Ale pomału odkrywaliśmy, i tu w zasadzie można powiedzieć, przywołując konkretne dzieła sztuki, odkrywaliśmy, że są te niesłychanie gorące punkty napięcia, które wiązały się z konkretnymi dziełami sztuki. Ja dość przypomnieć, że już piramida zwierząt Katarzyny Kozyry, gdzie wypchane zwierzęta, cztery martwe wypchane zwierzęta wzbudziły sensację, była zapowiedzią. Wspomniana Pasja Doroty Nieznalskiej, gdzie ta instalacja krzyża, zestawienie krzyża i genitaliów wzbudziło jeden z największych awantur na temat wolności słowa i kwestii poszanowania uczuć religijnych, ale to są także sprawy, tego typu sprawy, które wybuchły przy okazji wspomnianego incydentu z Janem Pawłem II przygniecionym meteorytem, rzeźbie Catalana. To są także naziści Piotra Oklańskiego, to jest Lego, obóz koncentracyjny Zbigniewa Libery i można tak wyliczać i widzimy, że tu się pisze jakaś historia, taka historia pisana skandalami dookoła tych dzieł sztuki. I chciałbym zapytać panią Ewę Łętowską o to, bo pani jako osoba, która zajmowała ważne stanowisko choćby Rzecznika Praw Obywatelskich, już te pierwsze przebłyski awantur dotyczących korzystania przez artystów z ich wolności słowa obserwowała i pani zwraca nam uwagę na to, że istnieje pewne napięcie nieusuwalne pomiędzy wolnością słowa a swobodą wyznawania religii i że mamy z tym do dziś kłopot, bo choćby na marginesie sprawy o ubój rytualny, pojawiła się próba wyniesienia jednej z tych wartości ponad inne. Jakby pani profesor mogła nam tutaj troszkę porządku w tym zakresie wprowadzić, czyli relacja między wolnością słowa a swobodą wyznawania religii. No, z rozrobieniem porządku to będzie bardzo trudno. Odrobinę. Ale może najpierw, ja bym chciała się odnieść najpierw do jednego argumentu pani Agnieszki Holland. Ja bym była niesłychanie ostrożna z argumentowaniem ze statystyki, dlatego że jeżeli we Francji historia Charlie Hebdo zgromadziła rzeczywiście imponującą manifestację, a w Polsce nie, to problem leży
o prawo jako środek rozwiązania konfliktu w społeczeństwie, po pierwsze pluralistycznym, jeżeli ono jest pluralistycznym, a po drugie, że my chcemy promować fakt pluralistyczności, bo ja też już słyszałam i to z osób wysoko postawionych, na przykład w hierarchii duchownej, wezwania, no że nie ma powodu posuwać się na ławce, ponieważ jesteśmy w większości. No ja bym na to powiedziała, że rozum był zawsze w mniejszości, i to jest cytat Schillera, a nie moja wypowiedź, no ale tu zostawmy akurat ten argument. Jeżeli rzeczywiście wobec tego na serio traktujemy i przynależność do Europy, która zakłada i wymaga, nawet z uwagi na zobowiązania międzynarodowe, uszanowania pluralizmu, zarówno gdy idzie o wartości demokratyczne, mówię o traktat Unii Europejskiej, o traktacie Unii Europejskiej, jak i o obowiązujące prawa człowieka, Konwencja Europejska o ochronie podstawowych wolności i praw, zakłada wręcz wielość, konieczność posunięcia się na ławce. I teraz całym problemem dla prawa wewnętrznego jest wyważenie proporcji, o ile to posunięcie na ławce powinno nastąpić. I proszę zwrócić uwagę, kto jest głównym kto głównie mierzy to posunięcie się na ławce. Nie bar ustawodawca, w pewien sposób tak, bo jeżeli wprowadza się karalność, dajmy na to, powiedzmy bluźnierstwa, albo karalność, bo ja wiem, no nawet bywa tak, że jeżeli jest, powiedzmy, jakaś religia ma uprzywilejowane miejsce instytucjonalnie, no to można sobie to dalej jeszcze przeprowadzić tego rodzaju gradacje. No to wtedy ustawodawca też z góry już zakłada, jak szeroko rozumie pluralizm. Nie ma wolności dla wrogów wolności, nie ma wolności dla wrogów religii, nie ma wolności dla wrogów religii takiej i takiej. No to wtedy mamy oczywiście, ustawodawca nam wyznaczył ramy, gdzie się na tej ławce można posuwać. Ale tak naprawdę ten, kto decyduje o tym, jaki my mamy standard ochrony, to jest ten, kto prawo stosuje. I czyli sędzia, czyli organ administracji, który podejmuje różnego rodzaju działania administracyjne, również o efekcie mrożącym, no dajmy na to Malta, no to jest również działanie organów administracji, które powiedziały, nic nie będziemy robiły, nie chcemy, albo wypowiadamy miejsce, albo wypowiadamy czas, albo wypowiadamy, albo nie mamy akurat właściwej sali i tak dalej, i tak dalej. Czyli my mamy do czynienia z problemem, w jaki sposób zasada proporcjonalności, która jest kluczową zasadą rozwiązywania konfliktów i napięć pomiędzy różnego rodzaju wolnościami, prywatnością, wolność sztuki, wolność informacji. No wolność informacji koliduje oczywiście z prywatnością. Zrobią mi zdjęcie, dajmy na to, no kiedy, bo ja wiem co, dłubie w nosie, powiedzmy. No, nie podoba mi się takie zdjęcie. Ale zdjęcie jest wysoce artystyczne. No więc proszę bardzo, mają Państwo problem. I teraz wyważenie tych proporcji musi się odbywać w zależności od wartości, z którymi jest związane na przykład miejsce. Jeżeli mi zrobiono fotografię w miejscu publicznym, no to trudno, wola boska, powinnam się przyzwoicie zachowywać, będąc publicznie. Ale jeżeli ktoś się wkrada gdzieś mi w domu, robi zdjęcie w jakiejś sytuacji no niekomfortowej, no to przepraszam bardzo, to ja mam prawo do obrony. Proszę zwrócić uwagę, jak była ustawiona sprawa Behemota. Też bardzo słynna sprawa związana z konfliktem religia, wolność artystycznej ekspresji. Behemot się produkował w zamkniętym klubie, a później był produkowany w jakichś niszowych, trzeba było dobrze się naszukać w internecie, aby dać się zgorszyć. No więc wtedy oczywiście sędzia rozstrzygając, jeżeli rozumny sędzia rozstrzygając konflikt, powiada, sam chciałeś Grzegorzu Dyndało dać się zgorszyć, daj mi święty spokój. Ja doskonale rozumiem argumenty, które mówią, nie należy robić prowokacyjnych wystaw vis-a-vis Kościoła. No pewnie, że nie należy. Ale z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego na przykład w Częstochowie skonfiskowano sztuczne fiołkom część plansz związanych zresztą z bardzo zabawnymi trawestacjami bardzo ładnych, klasycznych obrazów religijnych. Nie było nic uchybiającego sztuce, były, pamiętam,
zobrazował świętego bodajże Jana, piszącego Ewangelię, a aniołek mu dyktował, że trzeba wziąć tam 6 jajek, kostkę masła, no i to tak przepis kulinarny. Okazało się być bardzo gorszące, bo to często chowa. Otóż proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, na co o czym ja mówię. Mówię o sytuacyjnej ocenie wyważenia proporcjonalności. Ale Pani Profesor, jeśli można wyjść słowo, my mówimy o szerszym zjawisku, bo to, co Pani Profesor mówi o tym rozgraniczeniu, że powinniśmy się oddzielić te wydarzenia, które mogą być zamknięte i potencjalnie naruszać nasze uczucia religijne, my widzieliśmy już w przypadku tej pierwszej sprawy, pasji Doroty Nieznalskiej, tam się pojawił taki argument i wydaje mi się on z polskiej perspektywy szalenie ważny, bo on powraca przy sprawie Golgoty Piknik, mianowicie, że można obrazić uczucia religijne opisem, informacją o tym, że tego typu wydarzenie ma miejsce. Mecenas Kruszyński wówczas posłużył się takim argumentem, kiedy sprawa dotyczyła Doroty Nieznalskiej. Niemniej jednak sama Pani Profesor przyzna, że jest to sposób, argumentacja, która zachowuje pewnego rodzaju trwałość i obecność, to znaczy no, cały czas krótko mówiąc, nie po to zdobyliśmy wolność, żeby się teraz posuwać. No, ja bym powiedziała inaczej. Ja nie podzielam tego argumentu akurat w tym wypadku i na pewno rozstrzygając akurat tę konkretną sprawę, bym rozstrzygnęła inaczej. I może wobec tego, jeżeli już traktujemy, już dochodzimy do personaliów, ja doskonale pamiętam, kiedy byłam rzecznikiem praw obywatelskich, oprotestowano jeszcze wtedy, żądając mojej asystencji, okładkę pisma Poznaniak, na którym widniał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, piastującej dzieciątko Jurek. Znaczy, bo dzieciątko miało twarz ówczesnego posła Marka Jurka. No więc nie wiem, czego to tam dotyczyło, ale no wezwano mnie, jakby to powiedzieć, żebym, ja nie wiem, wytaczała no wszelkie prawne możliwe środki, nawet nie karne, tylko cywilne w obronie posła Jurka. No ja powiedziałam, że poseł Jurek jest dorosły, ma środki prawne, nie jest ubezwłasnowolniony, do mnie się nie zwracał, no więc bardzo przepraszam, proszę mi nie zawracać głowy. I tak to się skończyło. Oczywiście, że znowu to była pewna demonstracja. I tego rodzaju demonstracje się będą powtarzały. Mnie nie razi pojawianie się prób angażowania organów państwowych i prawa po stronie jako adwokata czyjejś sprawy. To taka już jest ich rola. Tylko oni się nie powinni temu dać w to wciągnąć. I to, co mnie tak naprawdę, nawiązując do tego, do nurtu wypowiedzi pani Agnieszki Holland, to, co mnie naprawdę niepokoi, to nie tyle nawet stan prawa, bo ja uważam, że to prawo jest całkiem niezłe i może być całkiem nieźle stosowane, takie, jakie ono jest. Natomiast mnie bardzo niepokoi kondycja aktorów posługujących się prawem, to znaczy stosujących prawo. Mnie niepokoi ich oportunizm, mnie niepokoi łatwość, z jaką pozbywają się sprawy, to znaczy dążąc za wszelką cenę do wypchnięcia sprawy, umorzenia postępowania. Razi mnie ta pewna usłużność, dlatego że sprawę Dody, ja uważam wyrok za skandaliczny w sprawie Dody. Ona pisała o naprutych ziołami, dostała tam jakąś grzywnę. Nie chodzi o tą grzywnę, ale chodzi o sam fakt. No, naprawdę nie jest to nic ani obraźliwego, ani no, niewłaściwego z punktu widzenia uczuć religijnych tych, do których nawet to jest adresowane. W związku z tym, ale znowu, taka demokracja, jacy demokraci, takie sądy, jakie społeczeństwo. W związku z tym mamy to, co mamy. I mnie się wydaje, dlatego ja w tym takim krótkim wezwaniu, które opublikowałam, Państwo zdaje się chcą opublikować, ja powiedziałam, zapraszajcie sędziów na wystawy, wernisaże, opery. Chcę powiedzieć wobec tego, sumując to, co powiedziałam, klucz proporcjonalność. Proporcjonalność jest zawsze sytuacyjna. Jeżeli jest sytuacyjna, to zakłada, że ciężar języczkiem uwagi jest sędzia albo administrator stosujący prawo. Kwestia poziomu kulturalnego społeczeństwa przy sytuacyjności oceny tego, o czym mówimy, i kwestia, no mówmy sobie szczerze, bigoterii polskiego społeczeństwa, bo to o to chodzi, albo cynicznego dosyć posługiwania się sentymentem religijnym wtedy, kiedy chodzi całkiem zwyczajnie, excusez le mot, o kasę, bo to tak jest, no to po prostu trzeba to nazywać po imieniu. A żeby może Państwa, Pan zrobił aluzję do moich operowych zainteresowań, więc ja chcę Państwa może też zabawić taką króciuteńką
którą to zrobiono w ten sposób, że poprzerabiano. Falke był Göringiem, Rosalinda była też jakąś, przepraszam bardzo, no, damą lekkich obyczajów. No w ogóle tam był, wszystko było misz-masz, wszystko było pomieszane. Do tego dołożony jeszcze jakieś muzyka Berga, jacyś narkomani. No w ogóle taki, taka trochę rygi teatr w najlepszym tego słowa znaczeniu. I proszę Państwa, na czym polegał problem? Austria, ludzie melomanie, wysoko nastawieni, para prawników kupiła bilety, no i poczuła się zgorszona, ale nie w imię swoich uczuć jakichś innych, tylko w imię dewastacji dzieła sztuki. Mhm. Ale to jest ten sam problem, bo to jest kwestia no, pewnego ekscesu uczuć. I trafiło to do biednego sądu w Salzburgu, który powiedział tak, ponieważ reżyser ma reputację no, skandalisty, ponieważ udzielał wywiadów i było wiadomo, o co chodzi, argument ten, który teraz Państwo przytoczyli z opisu Wyszyńskiego, ponieważ było wiadomo, wiedziały gały, co brały, że powiem trywialnie, w związku z tym nie chciałeś, to mogłeś nie iść. Jeżeli poszedłeś, to wiedziałeś, na co idziesz, dałeś się zgorszyć. Dziękujemy, do widzenia, Temida nie dla ciebie. W związku z tym chcę powiedzieć, że o tę sprawę kłóciłam się z wybitnym znawcą opery Piotrem Kamińskim, skądinąd zaprzyjaźnionym ze mną, który mi mówił, że to jest straszne, żeby, że tak powiem, tak defigurować dzieło sztuki. A ja powiedziałam, że to już jest wtedy krok od tego, jak zaczniemy tak na sprawę patrzeć, od tego, żebyśmy wprowadzili pojęcie sztuki niegodnej albo sztuki zdegenerowanej, albo jak sobie Państwo życzą, entarte art. A ja wiem, gdzie to się pojawiało. W związku z tym, jeżeli już kompletujemy nasze problemy z interakcjami, w które wchodzi wolność sztuki, to również na końcu mówię i o tym, że sztuka może wchodzić w konflikt z własnym wyobrażeniem na temat tego, jaka powinna być. I do wszystkiego kluczem rozwiązania jest proporcjonalność i przepraszam bardzo, światłość, używam tego słowa w szczególnym znaczeniu, światłość w sensie szerokość horyzontów tych, którzy stosują prawo. Dziękujemy. Od razu do ojca Tomasza Dostatniego miałbym pytanie wobec tego, bo jeżeli tak sobie zdefiniowaliśmy, to pierwsze pytanie, na które warto było poznać odpowiedź z Pana strony, to było takie, czy dla Pana w jakiś sposób czuł się Pan urażony tymi instalacjami, których Pan nie widział, jak Doroty Nieznalskiej i tak dalej? To było pierwsze pytanie, a może od niego zacznijmy, tak. Znaczy najpierw bardzo się cieszę, że pani profesor, wyrażając to, co mówi, mówi w moją stronę. Rozumiem, że mnie tu posadzono z prawej strony, ale pragnę zauważyć, że tu się kończy stół, jest pewna przepaść, także tu jest jeszcze dużo wolnego miejsca, które może ktoś zagospodarować. Pan się pyta odnośnie urażenia. Ja może zacznę jeszcze troszeczkę inaczej, ponieważ zaczęła pani, która jest prawnikiem, wsadzę taki trochę kij w mrowisko. Mnie się bardzo nie podoba określenie w prawie polskim, ale nie tylko polskim, ale jak się okazuje w wielu innych, nie musi tak być, uczuć religijnych. Ja pamiętam rozmowę, ja mieszkam w Lublinie ze świętej pamięci profesorem, ze Zbyszkiem Hołdą, który był członkiem Fundacji Helsińskiej. Zbyszek mi zwracał uwagę i tutaj znaleźliśmy wspólną płaszczyznę. On jako prawnik, ja jako nazywam siebie chrześcijaninem żywej wiary, że to nie jest dobre określenie prawne. Dlatego, że mówienie o uczuciach religijnych i obrażaniu, chodzi o obrazę uczuć religijnych, to jest coś potwornie subiektywnego. To raczej by chodziło o człowieka, o jego wolność do wyrażania swojej religii i spotkania z, dobrze, prowokacją, nie wiem, sztuką i tak dalej. I chcę to tutaj jasno powiedzieć, że może prawnicy by się dobrze temu przyjrzeli w Polsce, bo to jest pole konfliktów, ale też i pole, które bardzo zawęża to, czym jest jakakolwiek religia, do czegoś, co jest uczuciem. Religia to nie są uczucia. Ale to była wielka awantura o to przy okazji ustawy radiofonii i telewizji w latach 90. Dlatego to mówię. To jest pierwsza rzecz. Druga, jak pan się zapytał, czy mnie obraża, czy nie obraża. No właśnie. Ja powiem tak. Zacznę może od spektaklu Golgota Piknik. Ja ten spektakl obejrzałem.
Pewno jestem jednym z nielicznych księży w Polsce, który ten spektakl obejrzał. To nie było takie trudne. Nie, u siebie na komputerze. I napisałem tekst, w którym wyraźnie powiedziałem wtedy publicznie, że nie jestem zgorszony tym spektaklem i że nie jestem nim obrażony. Z drugiej strony ja rozumiem moich współwyznawców, czyli ludzi wierzących, że ten spektakl mógł ich zaszokować, mógł być obrazoburczy, mógł być obsceniczny, miejscami nie do zaakceptowania w swojej jakiejś dekonstrukcji przedstawiania wątków religijnych. Ale zarazem muszę dodać następną rzecz, że język teatru, wyrazu artystycznego dziś różni się od języka kazań czy katechezy w szkole. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest jedna rzecz. Druga, przypomniałem i chciałbym przypomnieć, może jeszcze najpierw pewien wątek osobisty. Ja, jak pani Agnieszka Holland mówiła o pewnych zmianach, które dokonują się w umysłach czy w sercach ludzi, ja jestem trochę wychowany, jeśli tak można powiedzieć, w innym chrześcijaństwie na początku stanu wojennego, gdzie nastąpiło spotkanie w Polsce, bo mówimy o tym kontekście, ludzi, którzy artystów wszelkiej miary, którzy zostali wypchnięci z możliwości funkcjonowania i znaleźli miejsce w przestrzeniach religijnych. Ja bardzo dobrze pamiętam, jestem poznaniakiem, pamiętam ósemki występujące przed stanem wojennym w czasie Festiwalu Solidarności i pamiętam Teatr Ósmego Dnia występujący na przykład u nas u Dominikanów w Krakowie w Kapitularzu. I to nie chodzi o to, że mam jakiś sentyment, że tego doświadczenia już nie ma, ale to było jakieś niesamowite zaciekawienie jednych i drugich. To była jakaś wzajemna otwartość, możliwość współpracy, rozmowy, nie chcę używać słowa dialogu. I tutaj tego nie ma i bardzo niedobrze. A dlaczego tak się stało? Dlaczego? Ja tak powiem dlaczego. Pani Łętowska mówiła, że chciałaby, żeby byli zapraszani sędziowie do opery, do teatru. Ja bym chciał, żeby byli zapraszani biskupi i księża. Wszyscy. Powiem, na czym to polega. Ja byłem tak wychowywany, że naszym przełożonym był ojciec Aleksander Hauke-Ligowski. To jest ten dominikanin, który brał udział w głodówce w kościele świętego Marcina z Ozjaszem Szechterem, z Tadeuszem Mazowieckim, Barańczakiem. I on nam bardzo wyraźnie mówił, że jak ktoś chce, myśmy musieli mieć zakon, to jest jakaś dyscyplina, jak człowiek chciał pójść, obejrzeć telewizję, to on mówił, a może do kina, może do opery, może do teatru. I to jest pierwsza rzecz. Druga, chciałbym się odnieść jeszcze do tego zderzenia, które dotyczyło Golgoty Piknik, bo to jest bardzo ciekawe zderzenie. Zderzenie, które moim zdaniem musi być osadzone w pewnym kontekście tego braku zaciekawienia. Część z Państwa będzie pamiętała, jak w latach 70. był spektakl Grotowskiego Apokalipsis Configuris. I wtedy pojawiła się również wypowiedź, to są lata już prehistoryczne prawie dla większości czy części z Państwa tutaj na sali, ale wtedy pojawił się pewien protest, słowo biskupa, on się nazywał Bronisław Dębowski, że to jest coś niegodnego, prymas Wyszyński powiedział, że to jest jakieś paskudztwo. Minęło 20 lat. Jerzy Grotowski dostaje wielką międzynarodową watykańską nagrodę Fra Angelico, którą mu wręcza prymas Glemp. Do czego zmierzam? Do tego, że po prostu musi następować i następuje wzajemne przenikanie. U nas się coś stało, że jak gdyby zostały określone jakieś kredowe koła. I to jest po prostu rzecz, którą, no, czy się uda przekraczać, to jest następna rzecz. I ostatnia rzecz. Artyści mają prawo do tego, żeby odwoływać się do prowokacji, bluźnierstwa. Proszę sobie przypomnieć, jak wygląda kanon polskiej literatury, który się uczy w szkole. To jest jednak Dziady Adama Mickiewicza. Tam są bardzo mocne słowa, one są częścią również polskiego nauczania, jeśli chodzi o język polski. I odpowiadając, wydaje mi się, że to zderzenie, które następuje, jest rzeczą oczywiście smutną, ale ono wynika, ja może zakreślę jeszcze jeden, jeśli mogę, krąg. Artysta, który zrobił Golgotę Piknik, jest Argentyńczykiem. Ten spektakl bardzo wyraźnie jest krytyką społeczeństwa, nie wiem, konsumpcyjnego, ale też jest jakimś niesamowitym wołaniem samotności. To jest w końcu dzieje się na Golgocie, taki jest pomysł.
I wydaje mi się, że jednak ta Ameryka Łacińska w tym wykonaniu argentyńskim odpracowuje jakąś lekcję, która do nas dopiero przychodzi. Proszę zobaczyć, jak tutaj padło, że nie było solidarności z tym, co miało miejsce w Paryżu. A jaka jest solidarność z Lampedusą w Polsce? Jaka jest solidarność z tym, że giną dziesiątki, setki ludzi przypływające do bogatej Europy z Afryki? I ten sam z Argentyny, tylko zupełnie z innego środowiska, papież Franciszek bije jak w dzwon, a my mamy bardzo dobre samopoczucie. My mamy bardzo dobre samopoczucie, bo jesteśmy po prostu coraz bogatszym krajem. I teraz przekładając to na język artystyczny, tutaj też jak gdyby nie ma tego spotkania protestu. I ostatnie słowo, to jest jednak dosyć ważny ten wymiar, że do istoty demokracji należy dyskusja na każdy temat. I my wszyscy, również ludzie w Kościele, musimy po prostu zobaczyć, że nie ma tematów zabronionych, nie ma tematów niewygodnych, że każdy głos powinien wybrzmieć i że nie należy się go bać. Mało należy się wsłuchać w ten głos, bo to mówi coś o nas, przekładając to na świat. Ale to znaczy, że nie można obrazić uczuć religijnych, tak dobrze rozumiem? Dla mnie religia to nie są uczucia, jeszcze raz powtarzam. Mhm. Można obrazić człowieka, można obrazić jego poglądy, ale jeśli będziemy sprowadzali wolność tylko na wymiar uczuć, no to wtedy będziemy mieli takie małe piekiełko, jakie mamy. Jasne. Pytanie od razu. Tutaj pani Agnieszko dokładnie odwołuje do Mickiewicza. Elementy obrazoburcze w sztuce, w literaturze mają miejsce. Mało zostały zaakceptowane jako pewien kanon. To już nie są te czasy, kiedy za obrazę Boga stawiano, nie wiem, na Campo di Fiori mojego współbrata Giordano Bruno, którego spalono. Czasy się trochę zmieniły. No niezupełnie, dlatego że właśnie karykaturzyści z Charlie Hebdo zginęli za obrazę Boga. Tak, to jest dobra rozmowa, ale może za chwilę niech pan, właśnie, który do nas przyjechał, rozpocznie tą rozmowę, bo to pokazuje jednak odniesienie, w jakim miejscu się znajduje chrześcijaństwo dzisiaj, mhm, ze wszystkim, co możemy powiedzieć krytycznego, a w jakim miejscu znajduje się na przykład islam. To nie tylko, również buddyzm. To zapytajmy pana, naszego gościa, Rashad Ali. Skierowalibyśmy pytanie przede wszystkim dotyczące tej analizy, którą pan przeprowadza po zamachach na Charlie Hebdo, bo jak już tu powiedzieliśmy, po stronie polskiej solidarność była znikoma, a jednocześnie problem, jeżeli podniesiemy go na poziom wyżej i nie będziemy mówić tylko o lokalnych kontekstach, w zasadzie problem wolność słowa, a szanowanie wrażliwości osób różnych wyznań pozostaje. No i widzieliśmy też, że bynajmniej nawet liberalny Nowy Jork i tego typu środowiska, które wydawały się nie do, jakby, że tuż po zamachach wydawały się zupełnie oczywiste, że wszyscy są są Charlie Hebdo, nieomal wszyscy, a tymczasem pojawiać się zaczęły pierwsze pęknięcia, zaczęto mówić o tym, że jest tradycja francuska, taka, której właśnie tu już Agnieszka Holland powiedziała, taka tradycja, w której można iść bardzo daleko w naruszaniu tabu. No jest tradycja amerykańska, tradycja, w której myśli się nieco bardziej anglosaska, bo też Brytyjczycy tu podobnie się wypowiadali, wielu z nich, że jednak Francuzi troszeczkę przesadzali z korzystaniem z wolności słowa. Jakie jest pana stanowisko na ten temat? Somewhat of a counter-reaction to the initial response to Charlie Hebdo. I mean, in London, we had the streets of Trafalgar Square spontaneously were full of people that came out carrying their pens to show solidarity to Charlie Hebdo. Mm-hmm. And actually, I think
It is, there are some very, very fundamental things that have come about as a result of this. But the reaction that you're speaking about, this crack, I think is an interesting reaction, and it says much more about what is wrong with parts of the liberal left than what is right about it. Mm-hmm. And my personal view is that I'm astounded at the level of ignorance that people are prepared to tolerate for themselves in formulating their own opinions. And one of the things I've come to the realization of recently, I should have come to it many years ago, but human beings are amazingly resilient to facts. Human beings are amazingly resilient to facts. So with regards to Charlie Hebdo, we've had people come out and describe them as racist, describe them as part of the French authoritarian kind of imposition of values over society. We've had people come out and describe them as targeting Islam and Muslims. We've had people come out and say that actually they're part of this neoconservative reaction in the West, all of which shows an absolute, total, and utter ignorance of simple facts about Charlie Hebdo. Partly this is because it's a very small magazine. It doesn't have a lot of following. Mm-hmm. Partly because people do not understand the French cultural context, what you mentioned, the kind of Raoul anti-iconoclastic, slightly irreverent satire, or very irreverent satire. But actually, Charlie Hebdo are a left-wing publication. It was one of the few organizations or few publications that was very strongly anti-Le Pen. They even had a cover proposing theoretically to ban the party, the Front National Party. This is a magazine that used to campaign for rights for immigrants to become legalized. This was a magazine that actually, you know, as progressive as the Christian Church had become, the Catholic Church had tried to sue them 14 times and failed 14 times. And actually that was the direction of the magazine. It was not of its last year, 50 odd publications, I think two of them had any rep connection to Islam or Muslims. So it wasn't specifically anti-Islam or anti-Muslim. It was anti-authoritarian, and authority comes in all shapes and sizes, whether that was the political authority of the state. It was known for having very irreverent cartoons on national holidays in France, you know, criticizing the French state. It was very, very strongly anti-Israeli during the kind of incursions in Gaza. It was very strongly anti-iconoclastic and anti-religious as an authority. And I think that is an important context to bear in mind, that actually a lot of this is just, you know, the reaction that we've had, I'm sorry, on the liberal left in with some of this stuff is just built on this ignorance. And so actually, as much as my own personal religious beliefs or my political beliefs may be one thing, just because I don't like something doesn't make it racist. Doesn't make it, you know, and this is part of some of the problems we've had. I think when looking back, though, I think it is important to understand that the reaction, whilst I appreciate what was mentioned, that actually maybe we should be more concerned about the dozens of lives that were lost in Lampedusa, that actually there are bigger issues that we are concerned about, but there's a reason why that reaction came about. And the reason that reaction came about, I believe, is because there's been a gradual process of self-censorship, a gradual process where people have intellectually and politically started to believe that they're accommodating others, when in actuality what they're doing was seeking to almost react, respond, and try to compromise with people that wanted to impose a blasphemy law by force, murder, and terrorism. So when we go back, without dwelling on the history, but when we go back to Salman Rushdie in 1989, and we saw the events then, or when we saw what happened in, you know, with Thea Van Gogh in 2004, when we've seen the incidents, what this did was it brought it to the fore and reminded everybody that, hold on a second, we've started to self-censor so much that actually we are now fundamentally, we are questioning very basic concepts of liberty and free expression. Mm-hmm. And actually, from our perspective, or from my perspective, I think it doesn't matter whether I think, you know, personally, my view about Pamela Geller, because actually this had the recent
or in any way mean that we should not defend her right to express her convictions, her beliefs, her attitudes. Fundamentally, we have to do that. And I think this is probably where I may stand, probably slightly more, I guess, maybe perceived to be slightly more radical in my view regarding freedom of speech, that actually, hold on a second, we need to step back and say we defend, you know, whoever it is, whatever their particular perspective is. So from, and we have to see where this has gone. This has gone not just from people who are blaspheming, but in Copenhagen, in Denmark, the attack was not just on people blaspheming, but people getting together in a room like this to debate and discuss blasphemy and freedom of speech. That's the situation. That was the people that were attacked in Copenhagen. And I think we need to take stock to some extent. And when we're taking stock, there's a number of things that I think have come about from this discussion that actually, hold on a second, can we insult God? It's a brilliant question. Because if the answer is yes, then does that mean God is a legal person? And if God is a legal person, can he be sued for all the things that he's done? And I think that was a response that one of the Dutch professors actually brought out to this debate and discussion when they tried to impose a blasphemy law on an artist in Holland. And I think there's all sorts of ramifications like this. Regarding who should decide and proportionality, I appreciate with all laws and applications, there's a necessity to make sure that we proportion how they're applied. However, I think it was John Milton who in 1659 decided, in his treatise on ecclesiastic causes and civil power, that actually he made a very simple point, the magistrates, judges, great people, legal minds, even church authorities, theologians, great legal mind, great, theological thinkers maybe, but actually they're not suited to decide your belief, my belief, or anybody else's religious beliefs, and they're not suited to decide where the parameters for acceptable or unacceptable religious beliefs and expression are. Because essentially that is what you're doing when you're establishing a blasphemy law. You're essentially deciding where people's convictions are and how they can express those convictions. So whether that is in the form of a novel like Salman Rushdie, whether that is in the form of cartoons like Charlie Hebdo, whether that is in the form of, the play like The Golgotha Picnic, we may find this repugnant. I'm from one of the greatest cities in the world, Sheffield. I'm sure you've all heard of it. Sheffield in the north of England is a great steel city, and it's a very, very left-wing city. It's a city which people, I guess, they find some right-wing icons quite problematic. And you may have heard of Margaret Thatcher, who was the leader in the 80s of the Conservative Party and was the prime minister in the country. She's almost a hate figure in the city that I'm from. And you'll see the reaction in people. They become physically quite upset. It's like you've upset their feelings, their convictions, their beliefs by even mentioning her. It's kind of blasphemous in Sheffield to talk about Thatcher in a good way, because that's people's feelings. And Nick Cohen, one of the, an award-winning journalist in the UK, he explained this in The Observer, in a left-wing paper, that look, just in the same way as people on the left will get upset about blasphemy, this is something about Thatcher, same way people with religious convictions may well get very, very upset and have very, very strong feelings. It's not that we're not denying those feelings or the right to offense, but you have to choose to be offended. You have to take that offense. And this is something that I think we have to be able to separate from imposing blame on somebody else for their expression because somebody else has decided to get offended by it. To tylko just one remark. Jeśli chodzi o te Pamelę Geller, to tylko chciałem wszystkim, bo może nie wszyscy wiedzą, to jest ten incydent w Teksasie, gdzie urządzono konkurs Narysuj Mahometa. Został zorganizowany przez tę panią Pamelę Geller. No i oczywiście dwóch uzbrojonych islamistów próbowało tam zobaczyć, co się dzieje, a może zrobić coś więcej. W każdym razie ja miałbym pytanie z tym związane, bo widzimy tam, gdybyśmy się zatrzymali na tym poziomie, to może było coś podobnego do Charlie Hebdo, a tam pojechał Geert Wilders. My widzimy, że zaczyna się pewnego rodzaju...
translations. There's no translation. Okay. So my question would be that we can see some kind of spiral that goes on and on, because if you see what happened after Charlie Hebdo, you've got there is a split, a quite a division that is also political. So you can see that you can make use of it in politics. If Geert Wilders, the far-right leader from the Netherlands, went there, it means that he got some business to do over there. But that's one point. Another is that still, even in the UK, you have this level of decency. So before, you've just mentioned Milton. Okay, but there was the broadcast on the freedom of speech, and there was they quote Luther, Milton, and Voltaire. Everyone was at the beginning. There was a kind of sentence: "Your feelings may be hurt." It was a broadcast on BBC. If you would like to listen to the broadcast, you can be your feelings could be offended. So even here we've got this example of some kind of difference, and yes, let's go to the extremes, but maybe there are some borders, limits. You know. I think it's perfectly fine to recognize that actually, yes, people will be offended, and therefore you have the choice. You have the choice to pick up a magazine which is likely to have content which you find offensive. You have the choice to watch, to go to the theater, to go and watch a play which may be depicting your savior in a very, very, how to put it, negative light, or in a way that you find very, very offensive. You have that choice to do so. And I think, yes, maybe, you know, you will be responsible. And you know, the newspapers in the UK, they decided not to reprint. On the whole, they decided not to reprint the cartoons. Some did. The Guardian did run a very small picture online so that people could see what the cause of blasphemy was, and I'm sympathetic to that. I'm sympathetic not because they did it because of principle of not offending people. They did it because of fear. The newspapers did not reprint the cartoon because they suddenly had decided to become compassionate, empathetic, and concerned about their readers' feelings. It was because they were afraid of the ramifications of doing so, and that was the reason why they didn't, on the whole, reprint the cartoon. If, on the other hand, they collectively decided to share the risk and all reprinted the cartoon, I think we'd have had a different situation. But actually, because it was left to paper by paper, I think there was fear, there was concerns about it, and so now you have a situation where people are trying to report a story and they can't even link to the cartoon about which the story is about. And I think that's a situation that we are in. I agree that actually, hold on a second, yes, there are people, and we have a cultural context in the UK, so yes, we are not quite like the French situation where they actually have this culture of not respecting political correctness. We do, and we are. We do have that. I appreciate that. But I think there's a difference in that and imposing a legal restriction. So we got rid of our blasphemy laws in the UK. We unfortunately replaced them with hate speech laws, which were also very problematic. But actually, it removed this notion of actually, if I offend somebody's religious sensibilities, then actually I can be prosecuted, which is very, very, as you mentioned, is very, very subjective. It's difficult to define in legal sense. Mm-hmm. I would add one thing that I think is really interesting in a discussion like this, why it's important. Mm-hmm. It's what John Stuart Mill spoke about when he was talking about, actually we forget sometimes the importance, the parameters, and the basis around which we believe freedom and liberty is so important. And when we have these debates and discussions, it helps us not have this as a dogma, as a religious belief, but actually conceptualize it again and start to define some of these parameters again for us. And I think that's why it's important. Okay, thank you. To szybciutko do Marty Dezunigi pytanie, bo tak się zrobiło miło, a tymczasem ty napisałaś, to przypomnę, że jednak w Polsce można mówić o czymś takim. Już wspominaliśmy Golgotek Piknik, zostańmy przy niej, bo ona jest emblematyczna dla tej całej dyskusji w Polsce, że wielu katolików odnosi jednak wrażenie, że w przestrzeni publicznej panuje dziś swoista moda na upokorzenie. Czy to prawda?
się dotknięte. Właśnie po pierwsze brakiem jakby zrozumienia tego dzieła, nie oglądali, okej, ale czuło się też jakby dotknięte takim potraktowaniem, no już mówię, że są jakby, że ich przekonania, ich uczucia, ich wiara może być obrażana bez żadnej reakcji. Może. I ona... Czyli cenzura prewencyjna. Ale chwileczkę. Nie. Dajmy tylko dokończyć. Dobrze? Ja dokończę. To nie chodzi o całą ławkę. Tu chodzi o realny fakt, którego nie możemy ignorować, że jest część społeczeństwa, która czuje się po prostu dotknięta. I teraz... Proszę. No tak. Dobrze. I teraz tak. W ramach jakby demokracji mamy do wyboru takie dwie postawy. Albo możemy z takiego górnego C właśnie podejść do sprawy i powiedzieć, tak naprawdę to jest bez sensu, to są tylko emocje, nie ma problemu, sztuka ma swoje prawa, przedstawiciel, artysta powinien mieć prawo do właściwie immunitetu, albo powiemy, nie, jeżeli jest bunt, jeżeli jest sprzeciw, to jest to świetna okazja do tego, żeby świat kultury, świat sztuki nawiązał kontakt z demosem i wyjaśnił, wszedł w dialog i być może podniósł również poziom kultury, nie tylko kultury rozumianej jako po prostu uczestnictwo w świecie artystycznym, ale również politycznej. To ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze krótko o tym, że jednak ta struktura... Ale miejsce dla prawa wobec tego. To, a kto nawołuje do tego, żeby karać i zakazać? To jest prawo, czyli ja rozumiem, że my mamy być zbrojnym ramieniem, prawniki, zbrojnym ramieniem delikatności uczuć pewnej grupy. Tak? Nie, to nie chodzi o delikatność uczuć. To na pewno chodzi o wychowywanie tych uczuć również i pokazywanie. No, i zbrojne ramienie w imię wychowania. Dziękuję najuprzejmiej. Tej roli nie przyjmę jako prawnik. Jeżeli chodzi o przemoc, to zdecydowanie nikt tutaj nie broni wybuchów, agresji. Ale natomiast jak rozumiem, protest w ramach... Marto, ty próbujesz powiedzieć, że jest pewnego rodzaju... Tu już chciałbym wyjaśnić, może dopowiedzieć twoje stanowisko. Ty mówisz, że istnieje fenomen mody na to, żeby ranić uczucia katolików, że artyści mają teraz taki moment, w którym to jest popularne, modne, gratyfikujące. Dobrze, znaczy, rozumiem? Ja mówię o prawie do protestu. Ja myślę, że nie zgodzimy się chyba z tym, że katolicy jako grupa nie mają prawa do protestu. Ale już nikt tego nie mówił nigdzie. Nikt tego nie mówił. I mówię o pewnej modzie do tego, żeby demonstrować swój sprzeciw i mówić o tym, że coś mnie dotknęło. W przestrzeni politycznej absolutnie jest na to miejsce. Oczywiście granicą jest przemoc. Oczywiście. Jeśli mogę jedno słowo. To, co pani mówi, jest prawdą, tylko zakładam, załóżmy jedną rzecz, pewną uczciwość intelektualną. Ja mogę protestować, mogę zabierać głos sprzeciwu, ale po pierwsze muszę wiedzieć, sama pani to powiedziała, muszę to znać, o co chodzi. Jeśli ktoś nie oglądał tego spektaklu, mówimy o Golgocie Piknik, to ja powiedziałem to dosyć mocno, że od każdego żądam pewnej uczciwości intelektualnej. Niech to pozna, a potem rozmawiajmy. Mówi pani o takim momencie nienawiści. Jakoś nie przypominam sobie, żeby w ostatnich 20 paru latach w Polsce jakieś spektakle teatralne, filmy, działania artystyczne wzywały do nienawiści. One nie wzywają do nienawiści. One mogą kogoś dotknąć w jego, użyjmy tutaj tych uczuć religijnych albo i tak dalej, ale mi się bardzo podobało to, co pan z Anglii powiedział, bo na to chciałem zwrócić uwagę, że między prawnym pojęciem uczuć religijnych a pojęciem nienawiści jest olbrzymia przepaść. I ja, pisząc swój duży, taki fundamentalny tekst w Poznaniu w Gazecie Wyborczej na temat Golgoty Piknik, na to chciałem zwrócić uwagę, że ja nie muszę iść na ten spektakl, ja go nie muszę oglądać, ale jeśli na jego temat się chcę wypowiadać, to moją uczciwością intelektualną by było, żebym go obejrzał. Jak go nie chcę, to wtedy się nie wypowiadam. Ja mam tylko prośbę, bo to widzę, że emocje wyzwoliły, żebyśmy pozwolili Marcie dokończyć, dobrze? Znaczy, właśnie, tak myślałam, że to wyzwoli emocje, dlatego że to rzeczywiście jest niepopularna teza. Ja też jej nie bronię. Znaczy, ja nie bronię tego, że te osoby konkretne, które tam były, miały prawo do tego, żeby zakłócać, żeby po prostu niszczyć pomysł na jakieś dzieło sztuki.
patrzę na to z punktu widzenia wspólnoty politycznej, która nie może sobie pozwolić na to, żeby ignorować tego rodzaju emocje, które są generowane. Myślę tutaj konkretnie o Polsce. Czyli jeżeli rzeczywiście będziemy cały czas mówić, że coś takiego jest bez sensu, że te uczucia nie istnieją, że one są przesadzone, zgadzamy się wszyscy z tym, ale trzeba coś z tym zrobić, prawda? To znaczy trzeba wejść w dialog, nie można tego traktować z takiego po prostu wyższego punktu, sposobu patrzenia. Czy mogę odpowiedzieć? I trzeba się kształcić, no tak, dobrze, trzeba ale się kształcić. Tymczasem system polityczny, który mamy, zależy od wyborców, od przeciętnego wyborcy i w związku z tym ten przeciętny wyborca jakby decyduje o tym, kto jest jego reprezentantem politycznym i potem ten reprezentant polityczny podejmuje decyzję, czy wspiera kulturę, czy też jej nie będzie wspierać. I Golgota Piknik jest świetnym przykładem tego, że zwykły wyborca, lud, wywiera presję polityczną, której nie unikniemy. Wywiera presję polityczną na decydentów, na reprezentantów, a ci reprezentanci potem na świat kultury. I dlatego wydaje mi się, że jedynym sposobem jest jednak spotkanie się tych dwóch światów. Znaczy dzisiaj po wyborach też wiemy, że jednak siła ludzi, którzy czują się niereprezentowani, którzy czują się wyłączeni z dyskursu, z debaty publicznej i ten potencjał niezadowolenia gdzieś tam bardzo silnie tkwi. Dlatego jakby mój postulat na rozwiązanie tego problemu jest właśnie taki, żeby starać się, i tutaj pani Agnieszka Holland mówiła o tym samym, tworzyć przestrzeń do spotkania się tych dwóch światów, kultury wysokiej. Szanujmy uczucia religijne katolików. Szanujmy uczucia religijne katolików, bo w przeciwnym razie nie znamy politycznych konsekwencji, tak, że artyści powinni się dwa razy zastanowić nad tym, co robią, bo w przyszłości tak może się coś wydarzyć, czego by sami nie chcieli. Dobrze to rozumiem? Nie powinno zabrzmieć jako groźba. To ale nie jest zabrzmiało, groźba, wie to jest, pani. Nie, zabrzmiało. No bez przesady, to nie jest żadna groźba. To chodzi o to, że po prostu tak to jest zbudowane i te światy muszą się spotykać. Jeżeli mogłabym odpowiedzieć, bo ponieważ pani skierowała apel do twórców, a ja tu tutaj się reprezentuję tę grupę społeczną, więc wydaje mi się, że oczywiście to, co pani mówi, jest generalnie słuszne, to znaczy, że należy rozmawiać, należy prowadzić do tego, żeby w ramach wspólnoty można było się porozumiewać na temat spraw kontrowersyjnych, wsłuchać się w nawet niewyartykułowane problemy różnych grup społecznych, które nie są reprezentowane, a wydaje się, że coraz więcej jest jakichś grup, które nie są reprezentowane, nie znajdują swojej reprezentacji i że dialog generalnie rzecz biorąc jest czymś lepszym niż strzelanie do siebie albo bojówkarskie zapędy. Natomiast wydaje mi się, że to, co pani powiedziała, znaczy mówiła pani o bardzo różnych rzeczach i wydaje mi się, że tutaj jest takie pomieszanie pojęć nastąpiło. Najpierw powiedziała pani o priorytecie. Otóż Golgota Piknik i wszystkie te wydarzenia, o których mówiliśmy, to są wydarzenia niszowe. To są wydarzenia nie tylko z gatunku wyższej kultury. W skali kraju absolutnie niszowe. I powiedziałabym, należą one do domeny sztuki eksperymentalnej. Broń Boże, nie zmusza się nikogo, żeby obcował z tym przekazem artystycznym. Artysta wypowiada się poprzez swój przekaz artystyczny. Nie jest jego rolą jednoczesne komentowanie i robienie przepisów do swojego przekazu. Ten przekaz, właśnie dlatego, że jest artystyczny, ma wiele warstw i wiele poziomów. I również poziomy odbioru są bardzo różne. Jeden to odbiera literalnie, drugi jest w stanie czytać pewną przestrzeń metaforyczną, inny jeszcze umieszcza to w szerszym kontekście. No dobrze, ale tym bardziej nie może się obrażać, że ktoś tego nie zrozumiał i poczuł się urażony, jeżeli rzeczywiście jest to oczywiście, tak że trudne nie jest tak, że wszyscy, muszą rozumieć wszystko. To się nigdy nie stanie, to jest utopia. I nie chodzi, jeżeli mi pani mówi o priorytecie postaw antychrześcijańskich w polskim społeczeństwie, to żyjemy w kompletnie różnych społeczeństwach. Ja widzę zupełną odwrotność. Ja czuję się atakowana nieustannie przez pewien rodzaj obecności Kościoła katolickiego od przedszkola właściwie, przez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę średnią, wyższą uczelnię, wszystkie państwowe święta, wszystkie większość
posłów do parlamentu, którzy wyrażają się w tym języku i którzy zresztą przysięgę składają, prawda, Bogu, a nie suwerenowi. To ja może wejdę w słowo, ale Marta de Zuniga pisała o przyjaznej przestrzeni publicznej. To nie jest tak zupełnie, to nie jest konfrontacyjne stanowisko, jeśli ja dobrze zrozumiałem. Zdecydowanie, to właśnie jeżeli mówimy o ataku, to ja się czuję trochę zaatakowana tutaj, dlatego że mam wrażenie, że jakby budujemy te barykady cały czas, podczas gdy rzeczywiście no nie możemy sobie na to pozwolić. To znaczy są teraz... No tak, ale to jest fakt, że są różnice, prawda? I teraz... Możemy rozmawiać o tych różnicach. Agnieszka Holland i potem pani profesor Łętowska. Pytanie, a państwo już niech, jeżeli są chętni do zadawania pytań, to prosilibyśmy o jakieś tutaj sygnały dłonią, tak? Pani? Będziemy. Demokracja Proszę. Nie polega na tym, że jedna grupa większościowa narzuca wszystkim swój światopogląd. Polega to na koegzystencji. Ludzie nie muszą się zgadzać, nie muszą się nawet rozumieć wzajemnie. Muszą porozumieć się co do pewnych podstawowych wartości, które je spajają. Jeżeli na przykład weźmiemy Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych konstytucja gwarantuje wolność słowa. Konstytucja jest jedną z najbardziej pod tym względem, chyba najbardziej może, jednoznacznych dokumentów ustrojowych i wolność słowa jest tam zagwarantowana. Był taki film Milosza Formana o Larry Flincie, który był właśnie o tym. Pokazał obrzydliwego bohatera, który walczy o wolność słowa. I właśnie mimo, że on jest obrzydliwy, to ta wartość wolności słowa jest podstawowa. Ale jednocześnie tam panuje najbardziej chyba z wszystkich znanych mi krajów poprawność polityczna. Jest to multikulturalne, multireligijne, multirasowe społeczeństwo i żeby oni się wszyscy nie pozabijali, muszą stworzyć pewien wspólnie jak gdyby przyjęty kodeks zachowania w sferze publicznej. Między innymi dlatego nie przedrukowano tam karykatur Charlie Hebdo. Prowokacja rzeczywiście jest czymś bardzo ryzykownym, ponieważ prowokacja może spowodować reakcję. I właściwie po to jest prowokacja, żeby nastąpiła reakcja. Nikt z nas nie miał nic przeciwko protestom przy okazji Charlie Hebdo. Natomiast w momencie, kiedy te protesty są sterowane odgórnie przez pewną siłę polityczno-religijną, dlatego że jak sama pani przyznała, ci ludzie nie pani twierdzi, że ci ludzie tam przyszli jakoś spontanicznego wykwitu uczuć religijnych. Nie, oni tam przyszli, ponieważ zostali zorganizowani. Zostali zorganizowani, nie widzieli tego spektaklu. Gdyby im ktoś nie powiedział w życiu... On był w internecie, to też nie jest tak, że nikt go nie widział, on był w internecie. No dobrze, ale od czegoś się to zaczęło, prawda? I zaczęło się to od wypowiedzi hierarchów. Ten spektakl był grany... No dobrze. Ale to ja nadal pytanie. Nie widzę jakby z tego jakby punktu spornego, bo pani mówi o tym, że... Ale ja się nie chcę ktoś, panią wspierać. Jeżeli ja ktoś, jeżeli artysta chce spowodować protest, to już kończymy to pytanie. Jeżeli artysta chce spowodować protest, czy sprowokować, no to powinien się liczyć z tym. No to liczy jeżeli się. W naszym kraju, mówmy o naszym kraju. W naszym kraju artysta liczy się z tym, że będzie reakcja. Natomiast pytanie jest, czy ta reakcja ma przybrać formę prawną tak. I czy ma on zostać za to skazany i czy ma mu być zamknięta buzia. Ale czy o został tym mówimy. Skazany? Pytanie, jeżeli chodzi o ten artykuł 196, przecież zaledwie 14% spraw się kończy jakimś pani wyrokiem. Także profesor, on nie jest nadużywany. Oddamy głos pani profesorowi Łętowskiej. Dobrze? Panie drogie, jedno pytanie. Czy jeżeli artysta prowokuje i ma się liczyć ze skutkami prowokacji, to ja słyszałam już, że na przykład milicjant, to był jeszcze milicjant, złamał rękę przy interwencji, jak wobec tego włazi pod rękę milicji, to się musi liczyć. Pytanie jest takie, gdzie wy macie miejsce dla prawa? Czy wobec tego w pani koncepcji prawo ma stać jako zbrojne ramię na straży tych, którzy proszą, podyskutujcie z nami, wytłumaczcie mi swoją ideologię, bo my nie chcemy, żeby nasze uczucia były ranione. Gdzie jest miejsce dla prawa? Czy prawo ma zabraniać pewnych spektakli? Czy prawo ma uprzednio zbadać, czy te spektakle nie naruszą czyichś uczuć? Czy prawo ma później karać, jeżeli to zrobiło? Pytam się, gdzie jest miejsce dla prawa? Dlatego, że ta cała dyskusja doprowadzi tylko do tego, że każdy mówi, no, że tam ma jakieś przeżycia,
ale społeczeństwo funkcjonuje poprzez prawo i wobec tego, co to prawo ma robić? Co ono ma robić w Pani koncepcji? No, ja uważam, że to rozwiązanie w Polsce jest dobre. Ale za nie rozwiązanie w Polsce. Przy Golgocie piknik. Co prawo miało zrobić? Czy ochraniać przedstawiających przed protestantami. Czy miało prawo, czyli policja, powiedzieć demonstrantom, to sobie demonstrujcie, ale tak, żebyście nie wrzeszczeli i ci, którzy chcą oglądać spektakl, żeby mogli oglądać? No ja myślę, że wrzeszczeć to nie zabronią, ale po prostu, żeby nie było żadnych aktów. Zaraz. Aktów wrzeszczeli. Przemocy. Ja powiedziałam w mojej wypowiedzi, że na przykład, rozumiem, przed kościołem nie muszą wisieć obsceniczne jakieś malunki, a pani mi mówi w tej chwili, zaraz wrzeszczeć sobie mogą przed teatrem zagłuszać. Jak to jest z tą proporcjonalnością? No jeżeli mają prawo do protestu, jeżeli protestują, są zorganizowaną grupą. Każdy? Na jakiej zasadzie możemy stworzyć kryteria i zabraniać niektórych protestów? Oczywiście takie żyj i daj żyć innym. Ci chcą spektakl robić, to robią. Grupa stoi kilkadziesiąt metrów dalej i demonstruje, ale nie przeszkadza w performansie. Na tym rzecz polega proporcjonalność, no na tym polega rola prawa proporcjonalnego. Dopóki nie nauczymy się myśleć w kategoriach proporcjonalności, będziemy się spierali o delikatność, kto jest bardziej delikatny uczuciowo. To nie jest spór o delikatność uczuciowo, pani. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do ostatni głos, Rashad Ali, i oddajemy Pani głos, pytanie będzie, więc tu powie Pan Rashad szybko. I'll be very quick. I think what you're actually saying is that you should have the freedom to protest, the freedom to express your political concern. And you can't have a democracy without that freedom. And that's the very same reason why you can't have a democracy without the freedom of expression granted to all the artists, for people to have their plays, to have their cartoons, and to have their novels, which we may find very offensive and deeply, you know, in conflict with our beliefs. It's you can't have a democracy without that basic freedom of expression, and it works both ways. It works to have the right to protest, as it does to have the right to have your theatre show these plays that you may find repugnant. No ale jednocześnie mamy taką sytuację, że coraz częściej słyszy się takie nawoływania, choćby tak znany filozof zajmujący się problemami kultury, Roger Scruton, nawołuje dzisiaj do tego, żeby kultura miała także takie konserwatywne znaczenie, znaczy, żeby podtrzymywała dziedzictwo, więc nie tylko oburzenie, ale także pewnego rodzaju konserwowanie tego, jak rozumiem, też poglądu większości, więc to też by był argument, ale oddamy głos. Kultura w Polsce spełnia taką rolę. Mamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i większość produktów kultury w Polsce to są produkty w takim sensie tradycjonalistyczne i konserwatywne. Także nie mamy tutaj jakiegoś przegięcia, że mnóstwo anarchistycznych twórców szaleje po teatrach, galeriach, kinach i tak dalej, filharmoniach. Nie, raczej jest to, jak mówię, nisza. I teraz okazuje się, że ta nisza przeszkadza tym, którzy i tak nie chcą tego oglądać. Jasne. Prosimy o pytanie. Dzień dobry, Anna Myślińska, Muzeum Narodowe w Kielcach. Proszę Państwa, receptura jest absolutnie wiadoma, dlaczego sytuacja tak wygląda. Mniej więcej po rewolucji francuskiej społeczeństwa kształtowały się w sposób dowolny. Każdy mógł się wypowiadać. Obrazoburcze przedstawienia we Francji były zaraz po rewolucji francuskiej bardzo ostre. U nas takich być nie mogło, dlatego że trwanie przy tradycji patriotycznej, religijnej pozwalało scalić społeczeństwo, które było podzielone między zabory. Ta właśnie tradycja jest obecnie nadal kontynuowana w społeczeństwie, ponieważ następują procesy ponowoczesne, a więc rozpad państw narodowych, i żeby się utrzymać, tak jak było za czasów zaborów, to trzeba przy tym modelu trwać, bo to jest bezpieczne, daje w pewien sposób, tak myśli Kościół i tak myśli prawica. A Pani pytanie? Ja nie mam pytania. Ja chcę tylko powiedzieć, dlaczego? Dlaczego? I oni, chcąc trwać przy tym i utrzymać państwo narodowe, uważają, że jest to nienaruszalne. Natomiast te przemiany postępują i tego zatrzymać się nie da. Oczywiście społeczeństwo polskie jest najbardziej religijne w Europie, również z tego powodu, że musiało przy tej tradycji trwać
i to dawało im możliwość wskrzeszenia kultury polskiej. Za czasów zaborów był tak zwany nacjonalizm kulturalny i ze względu na to sprawa tak wygląda. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy są następne osoby, które chciałyby zadać pytanie? Tak, poprosimy tam. Ja tylko chciałbym od razu tak dodać, że są różne tradycje polskie. Jest tradycja Stanisława Kostki-Potockiego, podróż do Ciemnogrodu i różne tradycje w Polsce były, także takie, które może się dzisiaj wznowią i pojawią, odwołując się także do tego materiału z XIX wieku, nie tylko narodowa, patriotyczna tradycja. Pytanie. Karolina Wigura z Kultury Liberalnej, dzień dobry. Ja tak słucham i mam wrażenie, że po pierwsze to właściwie dopiero jak się Marta Zuniga odezwała, to zaczęła się realna dyskusja, bo przedtem było jakoś tak spokojnie i strasznie tak rozumowo. I nawet ojciec Dostatni powiedział, że wiara to nie jest kwestia uczuć i przez pewien czas nawet wydawało się w tej dyskusji, że racjonalne poglądy nie są kwestią uczuć, ale zaraz po tym, jak Marta Zuniga zaczęła mówić, to okazało się, że racjonalne poglądy też są kwestią uczuć, bo inaczej państwo nie zaczęliby sobie nawzajem przerywać. A tak się stało, przerywaliście sobie, bo obudziły się w was bardzo silne uczucia. To jest pierwsze stwierdzenie. Drugie stwierdzenie jest takie, wydaje mi się, że w tej całej sytuacji, o której rozmawiamy, to znaczy w tej głębokiej dyskusji czy głębokim podziale pomiędzy osobami, które będą raczej stawały za wolnością, a tymi, które raczej będą obstawały za własnymi uczuciami, nie ma kwestii niszowych i nieniszowych. Bo tak się zastanawiałam nad tym, co powiedziałaś, Agnieszko, że Golgota Piknik to jest kwestia niszowa. Chodziło o to, że te osoby, które przeciwko temu protestowały, nigdy nie miały szans zetknąć się z prawdziwym obrazem czy przekazem tego przedstawienia. W związku z tym ten protest był protestem politycznym, a nie protestem merytorycznym. Tak, oczywiście, ale to nie sprawia, że go nie było, prawda? To tym bardziej sprawia, że on był. Druga uwaga jest taka, że wygląda na to, że w tym świecie, w którym my żyjemy, to znaczy zglobalizowanym internetem świecie, my jesteśmy wszyscy sąsiadami i chcąc nie chcąc, musimy ze sobą mieszkać w jednym domu. Nie? Zgadzam się. I to jest wielki problem. Nie zgadzam albo się. Wyzwanie. I trzecia rzecz jest taka, i pytam jako liberałka, bo ja muszę powiedzieć, że ja dochodzę do pewnej ściany, nie mogę sobie odpowiedzieć. To znaczy, tak, chcemy wolności, ja też chcę wolności i bardzo jestem za wolnością jednostki, ale co to jest właściwie wolność? To znaczy, czy wolność... No nie, bo tutaj się pojawiły co najmniej dwa głosy. Znaczy, jeden głos jest taki, wolność to jest prawo do tego, żeby mówić cokolwiek się chce, bo i tak nikt nie musi tego słuchać. To jest jeden argument, który się pojawił w tym panelu. Ja mówię, co chcę, mogę być obrazoburcza. Jeśli kto nie chce tego słuchać, niechaj zamknie uszy. To jest jeden argument. Ale drugi argument jest taki, to był argument, który uważam, że podnosiła właśnie Marta, że wolność to jest odpowiedzialność, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy cały czas uważali na to, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i nie wolno nam ich obrazić, to czy wtedy prowokacja w sztuce ma jakiś sens? Bo przecież prowokacja w sztuce jako taka ma sens, prawda? O to w niej chodzi, żeby sprowokować. Dokładnie. Więc dlatego mówię, że jestem przy ścianie, ale ciągle mam wrażenie, że na to pytanie nie odpowiedzieliście. Ale słuchaj, to nie będziemy jak gdyby filozoficznych definicji wolności teraz tutaj budować, bo po prostu nie wyjdziemy, prawda? Więc tak zdroworozsądkowo, wolność, żyjcie i dajcie żyć innym. Po prostu wolność polega na tym, żeby nie umożliwiać innym, o ile to nie jest niezgodne z prawem, ekspresji swoich poglądów czy stylów życia. To chodzi tylko o to, znaczy tutaj, że z punktu widzenia właśnie osób, które protestowały. Wolność, owszem, ale do momentu jakby pogwałcenia godności jednostki, dlatego że rzeczywiście jakby niczym nieusprawiedliwiona krytyka czy atak jest obrazą, to znaczy ale to krytyka, znaczy, która jest... To ma decydować. No, decydują o tym sądy, ale zaraz, chwileczkę, no bo tutaj już nie mówimy o tym. Nie. Sędziowie nie chcą w ogóle takiej roli. Ale zaraz, każda sprawa jest rozważana indywidualnie. No właśnie tak to wygląda, że z
sprawa Dody, sprawa Nergala, każda jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd, który musi rozeznać, czy de facto doszło do obrazy uczuć, czy jest to po prostu absolutna przesada, nadwrażliwość, czy jakiegokolwiek innego rodzaju akty, nie wiem, ideologiczne. To znaczy, to jest jedyny sposób, w jaki to można rozwiązać, ale jednocześnie, no przecież nie można udawać, że czegoś takiego jak no poczucie godności, właśnie poczucie, że jakaś granica mojej wolności została naruszona przez jakiś akt artystyczny, kompletnie nie istnieje. No to musielibyśmy wtedy już dojść do takiego bardzo radykalnego rozwiązania, że artysta może wszystko, że ma immunitet na wszystko, może obrazić każdego, każdą osobę, bez jakiegoś zamysłu konkretnego, w każdej sytuacji. Alexander. Freedom of belief is your right to believe something and also on top of that to express that belief. Would it be possible? I should respect that right. I don't have to respect what you say. I don't have to respect what you believe. Mm-hmm. Just as you don't have to respect my beliefs or what I say. You can trash them as much as you want. Yeah. Inviting the two leads to this type of would it be possible? Alexander Smolar, prosimy. Mówiąc prawdę, ze względu chociażby na te dysproporcje, mam taką naturalną sympatię do pozycji pani Marty i chciałbym dorzucić argument, który ma pewien ciężar. Mianowicie gdzieś 10 dni temu ukazała się we Francji książka, która wywołała ogromne w tej chwili debaty, która dotyczy Charlie i tych manifestacji Charlie. I która prezentuje zupełnie inną pozycję niż tą, którą Agnieszka przedstawiała i ja zresztą też, to znaczy to zaskoczenie braku jakiejkolwiek solidarności. Otóż stanowisko to jest Emmanuel Todd, bardzo wybitny demograf i socjolog średniego pokolenia, który notabene był jednym z niewielu w latach 70., który przewidział na podstawie badań demograficznych upadek Związku Radzieckiego i to nie była fikcja, to była bardzo interesująca analiza. Otóż jego interpretacja szokująca zjawiska Charlie manifestacji, jego szokująca jest taka, że on uważa, że to jest przejaw upokarzania mniejszości, że to jest afirmacja hierarchicznego społeczeństwa, i że to, i on idzie bardzo daleko, że tak powiem, w tych manifestacjach Charlie jest wiele elementów z petynizmu francuskiego, z kultury petynizmu francuskiego. Z czego on to wyprowadza? On to wyprowadza z tego, że problem Mahometa, nie Boga, to zresztą notabene to nie Boga, nie Allaha, tylko tam Mahometa chodziło o obrażanie, powiedzmy, Mahometa, czyli proroka. Mianowicie on wyprowadza to z tego, że jest skomplikowana struktura i wyznawcy Mahometa są na samym dole społecznym, oni odbierali jako permanentną agresję i upokarzanie to, co zgodnie z ich normami religijnymi. I że wobec tego te manifestacje, które miały okazywać taką wielkoduszność, w gruncie rzeczy były konfirmacją tej dominacji kulturowej i społecznej. To jest daleko przesadne. Ja dochodzę do konkluzji. To nie musi się przekładać natychmiast na polski. Ja powiem raczej, odniosę się do uwag Agnieszki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To nie jest sprawa przypadku, że w takich społeczeństwach anglosaskich znacznie większą ostrożnością podchodzi się i nie przydrukowywano tych karykatur Mahometa. To nie wynikało z zakazów prawa. To wynikało z pewnej kultury i szacunku dla innych, również dla ludzi wierzących. Otóż w społeczeństwie wielokulturowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym, bez pewnego typu samodyscypliny nie ma możliwości pokojowego współżycia i to prowadzi do jakiejś formy wojny domowej, bo ja nie wierzę, że prawo nam zapewni pokój. Prawo jest ostatecznym narzędziem, natomiast powinna decydować kultura i szacunek dla innego. Mhm. Ale no to pięknie, ale wobec tego cały czas trzeba pamiętać, że my będąc na obszarze sztuki,
jest takie słowo transgresja, prawda? Potrząsa się światopoglądem innego, tak? Jest ta sztuka szokująca, jest ten rodzaj jest, sztuki, słuchajcie, który... w ogóle jakby różni ludzie w społeczeństwie pełnią różne funkcje. Prawnik ma inną funkcję, polityk ma inną funkcję, ksiądz ma inną funkcję, artysta ma inną funkcję. No właśnie. Także w momencie, kiedy od wszystkich wymagamy tego samego, to cała jak gdyby tkanka kultury się rozpada, również tkanka społeczna, dlatego to, co pani mówi, na przykład, żeby artyści wyjaśniali, a politycy popierali i tak dalej, to po prostu to jest no tak, każdy ma sprzeczne funkcję, z jakąkolwiek nowoczesnym systemem społecznym. Nie dotknęliśmy jakiejś takiej bardzo ważnego aspektu i z pana wypowiedzi to wynika, to znaczy jaki jest stan społeczeństwa właśnie, o którym pani mówi i pan i ojciec mówił, jak ten stan społeczeństwa przekłada się na te konflikty ideologiczne i przede wszystkim jak wojna religijna niejako zastąpiła inne ideologie polityczne sensu stricto. Dlatego, że ci właśnie ludzie, którzy się czują skrzywdzeni i poniżeni we Francji, oni nie mają żadnej takiej nowoczesnej ideologii. Ich ideologią staje się islam. Na polskie warunki się ma to tak, że nostalgiczna wizja kościoła z lat 70. i stanu wojennego, który tutaj ojciec pan dostatni przedstawiał, jest już passé. Kościół otwarty w Polsce, można powiedzieć, oni koncentrują się na walce z jakimiś mitycznymi w gruncie rzeczy wrogami, typu gender, czy właśnie jakieś niszowe przedstawienie, czy coś takiego, ale w każdym razie to nie jest przypadek, że sprawa Golgota Piknik wyniknęła po tym, jak biskup Gądecki wyraził publicznie właściwie pogróżki, moim zdaniem karalne, to znaczy nawoływał do gwałtu de facto. Też jego, że tak powiem, temperament poniósł go w kierunku fundamentalizmu i to, co islam robi i coraz bardziej powszechnie, tego ci chrześcijanie, o których mówimy teraz, zazdroszczą. Mm. Także ta przełożenie sporów ideologicznych, politycznych na spory ideologiczne, religijne jest również faktem. Oddajmy, w Polsce wobec jest tego to trochę karykaturalne. Szansa na odpowiedź. Znaczy odpowiedź, jeszcze są pytania? Może nie tyle, ja z tą diagnozą społeczną, znaczy spojrzenia na społeczeństwo, które pani Agnieszka mówi, się zgadzam, z tym spojrzeniem na Kościół też. Pamiętam tylko Tadeusza Mazowieckiego, który ile razy mnie w ostatnich latach przed śmiercią spotykał, mówił tylko jedną rzecz, nie oddawajmy pola, to znaczy nie pozwólmy tylko, żeby głosy fundamentalistyczne, narodowe, nacjonalistyczne były głównymi głosami, które będą interpretowały Ewangelię. Zostawiam to na bok. Myślę, że tutaj pani mówiła o tej recepcji, jaka może być po prostu, jeśli chodzi o w jakim miejscu się znajdujemy jako kultura. Ja myślę, że jest jedna rzecz, ona tutaj pada, to mówił i Aleksander, i pani Agnieszka, to znaczy różnorodność. To jest główny problem, który ja widzę, nieumiejętności uniesienia różnorodności. Różnorodności poglądów innych ludzi, postaw, wiary. I myślę, że musimy z tym coś robić w tej perspektywie, że takiej Polski, jaka istnieje dzisiaj po 1945 roku, nigdy nie było. Nie było takiej Polski, która by nie miała po prostu innych niż tylko, jakby to powiedzieli prawdziwi Polacy czy prawdziwi katolicy, wymiaru katolicko-narodowego. Polską kulturę tworzyły inne czynniki, zarówno w okresie międzywojennym, jak i pierwszej Rzeczpospolitej. I myślę, że dzisiaj po tym, jak weszliśmy do struktur Unii Europejskiej, to znaczy kiedy otworzyły się granice, kiedy młodzież polska może po raz pierwszy, tak naprawdę to jest duża przenośnia, ale od czasu renesansu, kształcić się na równych prawach, na uniwersytetach i również być obecnym jako partnerzy,
to wydaje mi się, że tu jest ten problem, to znaczy nieumiejętności zaakceptowania, że ludzie się różnią. Ale bardzo bym podkreślał ten głos, już nie będę wchodził w tą polemikę Charlie Hebdo, ale bardzo blisko jest do tego, co pan Aszet mówi, żebyśmy jednak wyrażali swoją różnorodność nie językiem nienawiści. Nie językiem nienawiści. Ja wsadzę ten kij w mrowisko, kiedy widziałem, jestem absolutnie przeciwny mordowaniu ludzi za ich poglądy. Jestem absolutnie, się solidaryzuję z tym, że nie wolno używać siły w żadnym przypadku, a tym bardziej nie może to być argumentowane religijnie. Ale kiedy widzę karykatury, które przypominają mi z lat 30. antysemickie karykatury, które doprowadziły, one też były marginalne wtedy, one też były. To się pytam, jaką kulturę chcemy zaakceptować, czy kulturę wolności oczywiście, ale czy istnieje coś takiego jak szacunek do innych poglądów i gdzie jest ta granica, którą możemy wytyczyć. W tym wszystkim, pani Agnieszko, mieści się oczywiście obrazoburstwo, mieści się wolność artystyczna, z tym się zgadzamy, ale istnieje coś takiego, co jest jak gdyby powodem, czy przypadkiem nie pojawia się już tutaj element jakiejś nienawiści. Ja bardzo rozumiem pana uwrażliwienie, ale uwrażliwienie, mieszkając w społeczeństwie znacznie bardziej pluralistycznym, i my to przeżywamy dzisiaj. I na to chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym wyraźnie pokazać, że ja się zgadzam, że tego chrześcijaństwa czy katolicyzmu, który był w latach 80. nie ma, ale to nie oznacza, że ten, który proponuje jakaś większość narodowo-katolicka, jest jedyną interpretacją po prostu. Ja się z nią nie zgadzam. Proszę państwa, ostatnie pytanie, bo powierzyliśmy mikrofon, ale chciałbym rozwiać wątpliwości co do innych osób, które chciałyby zadać pytania. My robimy za chwilę przerwę na kawę, ciasteczka, proszę bardzo, i potem będzie następny panel, którym będą następni goście. Po nim będzie także dyskusja i będzie to znakomity moment do rozwinięcia tej naszej rozmowy. Jeszcze kilka elementów do tego łańcuszka dodać. Prosimy o pytanie. Iwona Jakubowska-Branicka, socjolog. Ja krótko dwa słowa, bo rozumiem, że czas się kończy. Nawiązując do wypowiedzi ojca Dostatniego, bo na ten temat chciałam mówić. No tak, dyskusja jest fascynująca, musi być fascynująca, bo temat jest fascynujący. I rzeczywiście cały czas gdzieś z tyłu, prawda, jest to pytanie, czym jest wolność w liberalizmie. No ja myślę, że każdy liberał jednak pamięta tę podstawę wolności sformułowaną, prawda, tę zasadę sformułowaną przez Mila, że nasza wolność sięga tak dalece, jak dalece nie narusza praw i wolności innych. I tak naprawdę to tę zasadę znajdziemy w artykule 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Druga uwaga, no tak naprawdę o czym ja z innego punktu widzenia, jestem socjologiem i powiem tyle, no właściwie cały czas rozmawiamy o zasadach urządzenia państwa. Jeżeli rozmawiamy o zasadach urządzenia państwa, to czasami wygodniej jest myśleć pewnymi nieco abstrakcyjnymi modelami, ale to się przydaje do pewnej organizacji dyskusji. Otóż ja myślę, że swojego czasu świetnie sformułował pytanie dotyczące tego obszaru dyskusji Gordon Ash, on mianowicie Gareth Ash, Timothy Ash, on mianowicie powiedział tak, że w tej chwili jesteśmy w sytuacji wyboru między dwoma modelami. Jeden model to jest model multiculti, który mówi, że no szanuj tabu innych, prawda, ale i oczekuj tego, żeby inni szanowali twoje tabu. A drugi model to jest model nieograniczonego niczym liberalizmu, który mówi, że no wszystkim wszystko wolno, prawda? A pani czyli pytanie? Moje pytanie do nas wszystkich właściwie, nie tylko do państwa, jest takie, czy wybieramy ten model multiculti? No oczywiście, prawda, rzecz jest zawsze w tym, gdzie się umieścimy na tej skali. No czyli, że jednak powiedzmy, że tego gołego Mahometa w imię szacunku dla innej religii nie będziemy publikowali i będziemy też oczekiwali, że no, ktoś inny nam tych genitaliów na naszym krzyżu nie powiesi,
O, czy też raczej jesteśmy za koncepcją, prawda, że wszystkim wszystko wolno mówić i mamy niczym nieograniczoną wolność. No i możemy wtedy wołać zabij Żyda, prawda, przepraszam, to nie moje słowo, pedała, prawda, i cokolwiek nam się żywnie podoba. Więc ja rozumiem, że cała ta dyskusja i pytanie do nas wszystkich jest takie, gdzie byśmy się na tej skali między tymi dwoma skrajnymi modelami umieścili? Dziękuję bardzo. To wobec tego na zakończenie, jeśli Państwo pozwolą, oddam głos naszemu gościowi z zagranicy i przejdziemy następnie do przerwy, a potem wracamy do naszej debaty gorącej. Proszę bardzo. Could you please? Actually, I think the multiculturalism is an idea which has had its day, which was the idea that we don't give individual rights, we have some type of conception of communal rights. Communities, groups have rights collectively, and then they're supposed to be herded into those groups and then engaged with accordingly. And that's had its day. It's a failed system because essentially what you end up doing is you end up not respecting the rights of the individuals within those communities. And we've seen that failure across Europe, certainly in the UK, the experiment. Now, the other alternative isn't actually to say that we allow everyone to say everything without any restrictions. So liberalism is not the idea that actually you allow people to stand in front of a synagogue and say, kill Jews, or kill gays, etc. And I think Mill made that very clear with his criteria that actually you can find rabble-rouse as much as you want about Judaism, but do it in front of a synagogue, in front of an impassioned crowd, or maybe in front of a theater, in front of an impassioned crowd, then actually what you're doing is you're crossing a barrier. Mm-hmm. And that is the barrier towards incitement, towards violence. We've kind of altered that a little bit, say there must be intent and there must be probability. And so the criteria we have now is whether there's intent and probability. We would say that actually is across the legal barrier. At least that's in the US case and that's the US criteria. And I think that criteria works for a number of reasons. One is because you cannot in any way, and I think Timothy Garnash actually does he wrote recently about resisting the assassin's veto, I believe it was called. And the notion that you can now acquiesce to a group or a collective, even whether it's because of grievance, and then curb individual rights, is fundamentally problematic. And I think this brings back the question, from the comment from the chap who's now left. Actually, there's a number of things. First of all, yes, there are problems within society, within French society, and the integration and the socialization of North African communities. That has no correlation or connection with the fact that Al-Qaeda and ISIS have very specific terrorist agendas, very specific ideological perspectives, which they then utilize to motivate particular individuals to go and do these terrorist atrocities. They're very, very different things. And the facts on the ground were there were many, many Muslims that came out at the demonstrations in reaction to what happened in Charlie Hebdo. And if you really want to see cartoons of prophets and images of prophets, go to Morocco, pick up a postcard with a cartoon of Muhammad. Go to Qatar and go to the museum in Doha and have a look at the artistic depictions of the prophets of Islam that are found from the 6th and the 7th, and sorry, 11th, 12th century within Islam. So I think sometimes the cultural awareness and the recognition that actually we don't want to offend other people's culture can sometimes be a little bit patronizing, that we're assuming offense on behalf of other people. We're assuming what we believe to be their standards and we're going to treat them in this way. Actually, just let people, deal with things as they are and not cave into this kind of victimhood grievance narrative, because I'm quite surprised at the level sometimes that I hear this kind of victimhood and grievance narrative for institutions and for people that have very, very powerful, very, very influential sectors of society. Jeśli już. I ostatnie, ja chciałam ostatnie słowo powiedzieć, wydaje mi się, że rzeczywiście to, co pani powiedziała, to określenie się na tej skali jest bardzo ważne i ja myślę, że po prostu trzeba się określić w związku z takim bardzo utylitarnym podejściem do funkcjonowania systemu danego państwa i wspólnoty politycznej. I myślę, że w kontekście Polski chodzi po prostu o to, żeby się zastanowić, w jaki sposób rozładować te napięcia, które są, które będą istniały, które będą powstawały przy kolejnych pewnie dziełach artystycznych,
będą kolejne sytuacje miały miejsce. Po prostu trzeba znaleźć sposób, żeby te dwa światy się spotkały, zaczęły ze sobą rozmawiać i być może również te nadwrażliwości uczuciowe wspólnoty religijnej obniżać i włączać je do dyskusji politycznej. Proszę Państwa. Jedno zdanie mogę. Jeszcze będzie drugi panel. No. Mogę jedno zdanie? Tak, a ja jeszcze też. Dobrze. Mniej prawa karnego, mniej zakazów o charakterze cenzuralnym, więcej, jeżeli ktoś chce i ma delikatność uczuć, posługiwania się na własną rękę prawem cywilnym w obronie swoich dóbr osobistych. Kropka. A ja... Pani Agnieszko, ja dosłownie jedno zdanie, żeby ksiądz nie mówił na końcu. Ja tylko zacytuję Lenina w tym miejscu. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Bardzo no to i to mamy za sobą. Bardzo słusznie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że do dialogu trzeba dwojga, trzeba dwóch stron, żeby dialog mógł się odbyć, to po pierwsze. A po drugie, Karolina, twoja wizja internetu jako właśnie takiej platformy dla wszystkich nie jest słuszna. Internet spowodował właśnie atomizację. Wszyscy wchodzą na swoje portale, wszyscy komunikują się ze swoimi jakby grupami i zanik mediów publicznych oraz polityzacja i taka upartyjnienie mediów pisanych i elektronicznych spowodowało, że właśnie to, o czym pani mówi, że są dwie grupy, które nawet nie mają platformy, żeby mogły ze sobą rozmawiać. Nasza nadzieja co do internetu nie spełniła się. Internet w tym akurat aspekcie pełni rolę zdecydowanie negatywną. I to jest jakby też temat do namysłu. Proszę Państwa, George Orwell napisał, że jeżeli wolność słowa cokolwiek oznacza, to oznacza mówienie ludziom tego, czego nie chcą słyszeć. I to niech będzie zachętą do tego, żebyśmy się spotkali na drugim panelu. Dziękuję naszym panelistom. Poproszę o wielkie brawa. Rasza Tali, Tomasz Dostatni, Agnieszka Holland, Ewa Łętowska, Marta Dezuniga. Dziękuję Państwu. O 12:30 zaczynamy. Nie mogła.
Jest tu play. Jest play. Włączyłam play. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Karolina Wigura. Będę miała przyjemność poprowadzić drugi z dzisiejszych paneli. Zacznę od przedstawienia panelistów. I tak najbardziej od Państwa lewej strony, a od naszej prawej strony, cokolwiek to będzie oznaczyło dla poglądów przedstawianych przez owego, siedzi Jacek Wakar, krytyk teatralny i szef redakcji publicystyki programu Drugiego Polskiego Radia. Następnie Manuela Gretkowska, pisarka, działaczka społeczna, założycielka Polskiej Partii Kobiet, znana czytelnikom w Polsce z takich książek jak Polka, Obywatelka albo Marysiu, jak myślisz? I jeszcze My zdjęć emigranty. Następnie Bartomeo Marii, który pracował między innymi jako kurator w Fundacji dla Architektury w Brukseli i w Julio González Center w Walencji, a także był kuratorem i sprawował funkcję dyrektora w Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie, gdzie był do marca tego roku, kiedy to zrezygnował z tej posady po tym, jak wycofał wystawę Bestia i Suweren. Będziemy o tej wystawie jeszcze mówili. I najbliżej mnie Katarzyna Kozyra, rzeźbiarka, autorka instalacji, fotografii i filmów wideo. Jej prace w latach 90. wywoływały szczególnie gorące dyskusje, między innymi, na pewno Państwo pamiętacie, pracę pod tytułem Piramida Zwierząt, a prezentowana na Biennale w Wenecji w 1999 roku wideo instalacja Łaźnia Męska otrzymała honorowe wyróżnienia. Jedno z ostatnich jej przedsięwzięć to jest projekt Szukając Jezusa, czyli wszystko w temacie. No i tak, proszę Państwa, po tym pierwszym panelu, który się zrobił gdzieś w okolicach jego połowy, nadzwyczajnie gorący, ja zostałam z takim pytaniem. Jak właściwie mamy tę różnorodność nie językiem nienawiści, bo taki był postulat, tak? Formować różnorodność nie językiem nienawiści. Jak mamy ją formować? I jak mamy sobie radzić z tym, że są dwa poziomy co najmniej? I to było bardzo dobrze widać w tym panelu pierwszym. To znaczy, że jest poziom intelektualny, jest poziom idei i jest ten poziom, na którym Rashad Ali mówi, no tutaj jest tak, że prawa mają jednostki, a ideologie i religie nie mają żadnych praw. Musimy patrzeć na jednostki, a nie religie, ideologie. Ale z drugiej strony jest ten poziom realny. To znaczy ten poziom, na którym grupa ludzi przychodzi i mówi, ale nam się to nie podoba, my będziemy krzyczeć, a następnie podamy artystę do sądu, ponieważ tak uważamy za stosowne, że tak będziemy robili. No i jak sobie wreszcie mamy radzić z tym, co na końcu, rozumiem, że to chyba była Agnieszka Holland, ona powiedziała o takiej atomizacji, która panuje w tym społeczeństwie współczesnym, to znaczy, że my właściwie dzisiaj już nie mamy konfliktów pomiędzy pokoleniami w sztuce albo pomiędzy formacjami artystycznymi, tylko mamy konflikty pomiędzy jednostkami i jesteśmy wszyscy bardzo zatomizowani. Na Państwa profilach facebookowych, a liczę, że 90% z Państwa ma profile facebookowe, spotykają się generalnie rzecz biorąc tacy sami ludzie. I może tak wygląda nasza dzisiejsza dyskusja, że wszyscy rozmawiamy w gronie ludzi przekonanych do naszych poglądów. Może ten panel poprzedni był właśnie dlatego taki gorący, bo rozmawialiśmy w gronie ludzi, którzy jak się okazało mieli różne poglądy i myślę, że taka była jego wielka wartość. Także na początek może takie pytanie do Katarzyny Kozyry i do Manueli Gretkowskiej. Biorąc to wszystko pod uwagę, te wszystkie pytania i to, co się stało w tym poprzednim panelu i tę dyskusję, to jaki jest dla Was sens sztuki, Waszej sztuki? To znaczy innymi słowy, wzbudzanie konfliktu jest sensem sztuki? Bo ja czasem mam wrażenie, że rozmawiamy już tylko o konfliktach i prowokacjach, a nie o realnej wartości sztuki. A przecież jest jeszcze coś takiego. Katarzyna, zaczniesz? O, nienawidzę pierwsza mówić, ale trudno. A wszyscy tego chcą. Co? Powtórz pytanie. Jaki jest sens
konfliktu? To znaczy, może tak, jak myślisz o swojej sztuce, w swojej własnej biografii jako artystki, to czy konflikt jest sensem twojej sztuki? Czy prowokacja? Czy kiedykolwiek tak myślałaś? Czy myślisz zupełnie inaczej? Dobra, więc... Dobra. Więc mówię z punktu widzenia... Co? Jest dziabnięty. Włączyć play. Na pierwszym panelu zauważyłam, że parę razy zostało właśnie powiedziane, że celem sztuki jest, jest właśnie prowokacja, że jest wsadzaniem kija, jest sens we wsadzaniu kija w mrowisko i tak dalej, i tak dalej. Ale na moim przykładzie mogę powiedzieć, że ja robiąc tą moją pracę dyplomową Piramida Zwierząt, w ogóle jakby no nie przyszło mi do głowy, że robiąc coś tak oczywistego i powszechnego może wywołać jakikolwiek skandal. Chcę przez to powiedzieć, że właściwie nigdy zawsze mi się wydawało, że ja robię coś... że jeżeli, no, że ja robię coś kompletnie jakby normalnego, z tym, że oczywiście wiedziałam, później jak gdyby się nauczyłam. Problem polega na tym, że wszyscy się uczą, tak, uczą się ideolodzy, uczą się politycy, uczą się przywódcy religijni, uczą się też i artyści, że sztukę można używać i że można używać też i ludzi do tego, żeby te swoje formaty, ideologie zamknięte, nie wiem jak to nazwać, forsować, używając, zamykając dzieła sztuki, poddając je jednowymiarowej interpretacji, że tak powiem, sprzedając w imię własnej ideologii, formatu, nie wiem, programu i używając przy tym całą rzeszę ludzi, zamykając też ich otwartość i odbierając im możliwość odbioru, czyli nie wiem, dobrze się wyraziłam? Ale to znaczy, że to znaczy, że ty mówisz, że się nauczyłaś tak używać sztuki. Ale wszyscy się tego uczą, wszyscy okay. Się tego uczą. Ja wiem, że tak jest, co nie oznacza, że ja straciłam swoją niewinność. Ja tej swojej niewinności nie straciłam, bo ja w dalszym ciągu nie dążę do konfliktu i nie, w ogóle to, że jestem kontrowersyjna, to mnie jak gdyby, nie wiem, zawsze, nie wiem, dziwi. W ogóle to mnie obraża, bo to jest jakaś taka łatka. Właściwie nikt się za bardzo nie zastanawia tak naprawdę, kim ja jestem, tylko zawsze się mnie reklamuje słowem oto ta skandalistka, tak? I już jak gdyby zamyka się, szkodzi się mnie i mojemu dziełu, tak naprawdę mojemu dziełu i mnie, i szkodzi się tak samo odbiorcy, dlatego, bo ponieważ ja tak naprawdę robię dla widzów i robię dla normalnych ludzi, ja nie robię nawet dla swojego środowiska, nie robię dla systemu sztuki, tylko właśnie zależy mi na kompletnie normalnych ludzi i na ludziach i w ogóle nawet uważam, że zawsze się mówi, że brakuje nam edukacji, że brakuje ludziom edukacji, że należy ich edukować i tak dalej, i tak dalej. Ale to już nawet nie jest kwestia braku edukacji, uważam, do sztuki. To nie chodzi o to, że każdy musi znać historię sztuki, że wszyscy muszą być przygotowani do odbioru sztuki. To chodzi po prostu o to, że tak naprawdę potrzeba kultury osobistej. I jeżeli... A kultura osobista polega na tym, że bierze się to, co robi ktoś inny, poważnie, a nie z góry po prostu powiela to, co mu zostało narzucone. I nie to, że człowiek nieświadomie daje się wykorzystywać, nie wiem, przez innych i daje sobie wtykać jakieś, nie wiem, jakieś poglądy.
I dlatego tak strasznie cierpię na przykład, jeżeli w mojej ukochanej dwójce słyszę, słyszę osoby, które się, nie wiem, należące do inteligencji, które na przykład, nie wiem, są z tego cholernie dumne i mówią, że i nawet się, nie wiem, z tego cieszą, że gdy wchodzą i w ogóle tak mówią to zupełnie otwarcie, bez żadnej żenady, że jak idą do kina, to rozumieją ten film, że jak czytają, nie wiem, powieść i czytają, nie wiem, literaturę, to rozumieją to, a jak idą do muzeum, do galerii sztuki, to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Ha, 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 bo to jest takie głupie i niezrozumiałe. Możesz jeszcze opowiedzieć na konkretnych swoich pracach, jak to wyglądało, to nakładanie łatki, o którym mówisz? No, wyglądało to tak, że ja nie uważam, że dzieło samo w sobie jest skandalizujące i że nie wierzę w to, że pomiędzy dziełem a odbiorcą, że do skandalu i konfliktu dochodzi pomiędzy dziełem a odbiorcą. Do tego, żeby był skandal, konflikt, do tego właśnie jest potrzebne są dziennikarze, potrzebne są media, potrzebni są ideologowie, potrzebni są politycy, którzy po prostu chcą sprzedać, ale wiadomo w jaki sposób, w tych, jak to się nazywa. Co? Słupka. No, na przykład newsa i nie wiem, no i sprzedać własną ideologię po prostu, tak? Bo się pokazać. I ja w to absolutnie nie wierzę. Że konflikt i skandal jest jak gdyby wpisany już a priori, nie wiem, w dzieło i w odbiór ludzi, dla których robię. Po prostu w to nie wierzę. Dziękuję. Manuela Gratkowska. Ja mam wrażenie, Manuela, że ty podobnego coś możesz powiedzieć. Czy niekoniecznie? Mogłabym tytuł sobie dać skandalistka magister Manuela Gratkowska. Myślę podobnie, tylko sądzę, że sztuka założenia jest ekspresją. Ekspresja to jest coś ponad zwyczajność i codzienność, coś, co zahacza intelekt, zmysły. Natomiast żyjemy w takim społeczeństwie po upadku komunizmu, kiedy się dorabiamy i chcemy mieć rozrywkę, chcemy mieć spokój, chcemy mieć pięknie urządzony świat z pięknym samochodem, meblami i domem z ogródkiem. I to, co wychodzi poza ten poziom łagodności czy powagi, bo nieraz powaga jest głupia, nazywany jest skandalem. Dla mnie skandalistą jest Larry Flynt, który pokazał gołe dupy. Natomiast sztuka zwana skandalizującą tego nie pokazuje, tylko skłania do myślenia. Ale łatwo powiedzieć coś, że jest skandalizujące, to znaczy bezwartościowe, a chce się tylko przypodobać, tak jak produkt. Więc to określenie kompletnie mnie nie dotyka. To, co myślę, że artysta jest kompletnie wolny, może wszystko, zupełnie wszystko. A jak ktoś ma godnościowe urojenia pod tytułem uraza uczuć religijnych, to jest jego sprawa. Artysta nie odrośnie, nie deptać artystów, tak uważam. Gdybym była osobą rozsądną, intelektualistką, mądrą i odpowiedzialną, bym została przedszkolanką albo inżynierem. Ja mam żółte papiery, jestem artystą, nie dotykać mnie. Dlaczego mogę wszystko? Moja definicja artysty jest może antropologiczna, ale jeżeli było społeczeństwo, pewne rzeczy pomieszaliśmy w Europie współczesnej, zachodniej, była jakaś grupa, społeczeństwo i obok z tego stał szaman. Człowiek wyjęty spoza tej grupy, bo miał padaczkę, bo miał inne poglądy na świat i inne zdolności. Potrafił przedstawić w sposób artystyczno-religijny to, czego grupa nie potrafiła wyrazić. I on miał żółte papiery. On wyrażał tą grupę, chodził jako mężczyzna przebrany za kobietę, czynił rzeczy, której ta grupa by nie mogła zrobić, ale to była taka równowaga, tak ludzkość ma. I współczesny artysta jest rodzajem szamana, na którego się nakłada obowiązki, które kompletnie do tego nie przystają. Zwykły człowiek, który nie jest artystą, oczywiście definicja artysty jest różna,
pewnych rzeczy nie wymyśli, bo to jest jednostka, której się nie da powtórzyć. Dlatego mówi nie deptać artystów i on ma inny rodzaj praw. I tak się zdarzyło na Zachodzie, że to artyści, którzy byli wrogami społeczeństwa, którzy naruszali normy z klasycyzmu w romantyzm i byli poza marginesem najpierw, popychali tą kulturę. Jeżeli o to nie będziemy dbać, to będziemy robić na Zachodzie pralki dla Chińczyków, a oni będą mieli kulturę, która jest wywrotowa, postępowa i pokazuje świat po prostu inaczej. Jeżeli ja chcę mówić o społeczeństwie, to zakładam partię, partię kobiet, bo coś mi się w społeczeństwie nie podoba. A ja jako artysta piszę książki albo robię filmy, cokolwiek innego. Odróżniam te dwie rzeczy po prostu. A jeśli mogę cię dopytać, a co z autocenzurą? Bo to jest takie pojęcie, które bardzo często się z nim spotykam, kiedy mowa o wolności w sztuce. Piszą autorki takiego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który Państwu zresztą rozdajemy tam przy wejściu do sali, że ze względu na to, że artyści, no ich prace są i atakowane w sensie dosłownym, prawda, jak ktoś wchodzi do galerii i niszczy pracę, tak jak to, na przykład jak dotyczyło słynnej pracy z papieżem przygniecionym meteorytem, czy też po prostu podawani są do sądu, prawda, czyli używa się tego argumentu tego narzędzia prawnego. No i oni się wtedy, piszą te dwie autorki raportu, zaczynają autocenzurować. Kiedy autocenzura jest efektem takiej strachu, a kiedy, bo też mamy inne z innymi sytuacjami do czynienia, na przykład mieliśmy tę sytuację niedawną, kiedy amerykański Pen Club przyznał Nagrodę Odwagi Wolności Wypowiedzi dla redakcji Charlie Hebdo i niektórzy należący do stowarzyszenia pisarze zaczęli się wycofywać z gali wręczenia, protestować przeciwko temu. Więc kiedy autocenzura jest koniecznością, kiedy jest strachem, kiedy jest tchórzostwem? A to jest sprawa bardzo indywidualna i nie ma takiej granicy. Uważam, że sztuka na każdym poziomie jest olbrzymią odwagą. Jest to przełamanie, każdy artysta to powie, jest to przełamanie własnego oporu, a jeżeli jeszcze do tego jest zastraszanie, cenzura, to już inny poziom cywilnej odwagi. I ja mam od czegoś takiego jak bezpiecznik Piotra. Piotr ogląda internet czy coś i mówi, słuchaj, i nie powinnaś tak robić, ale ja to lekceważę, bo nie widzę powodu. Pewnego dnia siedzimy zimą z dzieckiem w domu i puka policja. Byłam bardzo zdziwiona, o co chodzi policjantom, jakiś mandat. Nie, to jakiś panów kilku wezwało mnie do sądu, oskarżyło za naruszenie, bo powiedziałam, że Polska to facet z depresją. Co to jest, nie wiem, czy oni mieli depresję, czy byli mężczyznami, co ich obraziło. Natomiast to niemożliwa jest autocenzura, bo musielibyśmy cenzurować własne myślenie. Co to jest wolność sztuki? Sztuka to jest sposób myślenia, absolutnie indywidualny, niepowtarzalny. I artysta jest jakimś kanałem, nawet szamańskim, tego, co myśli albo całe społeczeństwo, albo grupa, albo coś nowatorskiego, czego nie było. I nakładanie sobie autocenzury jest samookaleczaniem. Van Gogh sobie może obciął ucho. Nie każdy, niektórzy idą na zatracenie, nie czują tej granicy. Autocenzura to jest granica myślenia. Nikt nie może nam zabronić myślenia. Nikt. De Sade pisał w więzieniu własną krwią na płaszczu i spermą. To jest silniejsze od narzuconych, można porównać to do jednostki dewiacyjnej, ale tak nie jest. To jest mocniejsze od wszelkich zakazów. To jest przekaz wewnętrzny. Bardzo dużo pisarzy, to się nazywa po angielsku choroba północy, ale północy w nocą. Bardzo dużo pisarzy cierpi na rodzaj padaczki bezobjawowej. To jest przymus pisania i wyrażania poglądów wizyjnych. Tego nikt nie może zabronić, tak jak nie może zabronić wydzielania soków trawiennych. Może mówię jak nawiedzona, ale może to jest skrajny pogląd, ale tak jest. No to ja teraz zagram adwokata diabła, to ale jest nie, moja ja teraz, ulubiona rola. A mogę coś powiedzieć? Oczywiście nie, to najpierw ty.
A ja uważam, że ja się na przykład, ja się cenzuruję, dlatego, bo mam swoje niepokoje, moralne, mam swoje niepokoje etyczne. Są rzeczy, których bym nie powiedziała i których bym nie zrobiła, ponieważ czuję się odpowiedzialna względem kogo? Za innych. No, ale to jest twój rodzaj sztuki. Ja też nie... Ja uważam, że nikt po prostu tak naprawdę nie jest ponad i... Ponad co? Ponad siebie? Ja myślę, że sztuka jest przekraczaniem tabu. Kiedy jesteś w innym stanie świadomości, jesteś ponad siebie. Myślę, że dużo ludzi, artystów w normalnym stanie twierdzi, ja bym tego nie napisał, ja bym tego nie namalował, a najlepszy dowód, ja tego nie powtórzę, bo to nie jest rzemiosło, tylko sztuka. Ja nie mówię o pójściu z nożem na społeczeństwo, to nie o to. Ale ja też o tym nie mówię. Ja mówię zupełnie różni nie o tym. Różni są artyści. Ja mówię za siebie dosyć skrajnie. Bardzo zaciekawi mnie przykład Francji, który w Polsce też był. Nie mówię o Charlie Hebdo. To była sprawa z nocnikiem Żuławskiego i sprawy, którą przegrał. We Francji było bardzo podobnie. Pewna osoba, mężczyzna, opisał swoją żonę i ona podała go do sądu. Były dwie sprawy, dwóch pisarzy i dwie partnerki. Jedna wygrała, a druga przegrała. Dlaczego? Wygrała ta, która była osobą publiczną. Że to dzieło sztuki odnosi się do osoby publicznej, ona jest powszechnie znana i ta książka ją obraża. Natomiast żona, która była osobą prywatną, nieznaną i tak dalej, przegrała tę sprawę. Ja nie wiem, że to jest rodzaj cenzury, kogo możemy obrażać. To ja jeszcze pytanie do was obu, jeżeli mogę, zanim oddam pozostałym panelistom głos. Bo bardzo istotnym elementem jest religia, prawda? I ona jest istotnym elementem nie tylko w tym kraju, który jest krajem katolickim, w przeważającej mierze, jak sądzę, ale również w tym globalnym kontekście, bo kiedy rozmawiamy o karykaturach i Charlie Hebdo i islamskich fundamentalistach, tak naprawdę znowu rozmawiamy o religii. Więc gdzie jest właściwa droga, tak? Katarzyna Kozyra mówi o odpowiedzialności. Mnie się natychmiast pojawił taki cytat z Jana Pawła II w głowie: wolność to uświadomiona odpowiedzialność za drugiego, tak? Ale jeżeli religię, dla mnie jeszcze... religia jest urojeniem zbiorowym, to jaką ma przewagę nad moim indywidualnym urojeniem? Dlatego, że jest siłą? Każdy ma własne urojenia. A ty, Katarzyna? A propos cytatu Jana Pawła? Nie, czy... a propos... Czy, jak to się ma do religii, to co mówiłaś? Bo ewidentnie takim wnioskiem z pierwszego panelu było to, że niezależnie co my możemy sobie chcieć, żeby ludzie się nawzajem rozumieli, żeby się słuchali, żeby się edukowali, prawda jest taka, że mamy społeczne namiętności. Ludzie reagują niesłychanie emocjonalnie, mają namiętności. Najczęściej to jest dzisiaj, większość tych dyskusji jest związana z... Ale ja już mówiłam w tym pierwszym pytaniu, że moim zdaniem oni są po prostu sterowani. I to sterowanie rozbudza te namiętności tak naprawdę, zamyka ludzi, zamyka ich otwartość, zamyka, w ogóle tak naprawdę ich krzywdzi. Ja nie wierzę, że to, tak jak mówiłam, ja nie wierzę, że cokolwiek, że konflikt wbudowany jest w dzieło i w odbiór a priori, po prostu nie. Moim zdaniem to jest wszystko sterowanie. A poza tym to nie jest moim zdaniem, tak jest, wydaje mi się. To nie jest nasze zainteresowanie. Moim i twoim zainteresowaniem jest dzieło sztuki, a odbiór jest nieprzewidywalny. Natomiast w poprzednim panelu bardzo ciekawa padła teza, może ja przeinterpretowałam, to mówił ksiądz, że Polska nie miała nigdy takiej sytuacji jak teraz, że jest monolitem kulturowo-religijnym. Pomyślałam, że rzeczywiście artyści w tym monolicie spełniają rolę mniejszości przedwojennych, Żydów, Tatarów, Ormian. I jeżeli artysta wyjdzie z dziełem sztuki, które nie odpowiada temu monolitowi i narusza ten monolit w jakiś sposób, nie wiem jaki, religijny, to jest to takie zwrócenie się jak przeciwko mniejszościom, które by zaprzeczały polskości narodu.
No ale przecież monolitu nie ma. Nie, ale jeżeli, tak mówił ksiądz, jeżeli 90% uznaje się za katolików i nie mamy wyraźnych mniejszości... Ale ja też się uznaję za katoliczką, a nigdy po prostu nie poszłabym do Zamku Jazdowskiego i obrzucała, nie wiem, jajami, czy tam pomidorami, czy czyjejś pracy. Nie, oczywiście mówimy o ogólnych schematach, nie mówię o tobie. Ja wiem, że artysta wszystko bierze do siebie. Ja też jestem Polką, ale nie uważam się za ten monolit. Nie, to jest bardzo ciekawe, bo mamy dwie artystki i zupełnie dwa poglądy różne, tak sądzę, że to są bo różne poglądy. Bo każdy jest inny. Oczywiście, każdy jest inny, Katarzyna. A teraz zadam pytanie teraz kuratorowi sztuki, to znaczy Bartomeu Marii. No, bardzo często się do mnie ktoś zwraca w telewizji, a pani jako Polka i katoliczka, no i co ja mam powiedzieć? I to mówią Polacy. I jeszcze matka Polka. To teraz pytanie. Już jestem. To teraz pytanie do Bartomeu Marii. Bo tak się składa, że niezależnie od tego, jakie artyści mają poglądy, to znaczy, czy bardziej jak Katarzyna Kozyra twierdzą, że są częścią jakiegoś ekosystemu społecznego, a zatem obowiązuje ich odpowiedzialność i skandal jest bardzo często niezamierzony, tak powiedziałaś. On wychodzi. Czy też mamy takie poglądy, będąc artystami, że artysta jest niejako, jest rzadkim kwiatem, którego nie można deptać i po prostu odpowiedzialność w takim razie nie jest kategorią, najważniejszą kategorią jest wolność. Nie, w sztuce po prostu, chodzi mi o to, że w sztuce nie ma kategorii etycznych na pewnym poziomie, na którymś tam się pojawiają, jak zaczynają się problemy, ale w trakcie tworzenia na artysty nie można go obarczać. Równie mogłam robić rozkład jazdy PKP. Tak, bo artysta się sam obarcza, więc jeśli go jeszcze z zewnątrz obarczać, to rzeczywiście jeśli pozwolicie panu Marii powiedzieć. Jak pan na to patrzy jako kurator? Ja przy okazji od razu poproszę pana, żeby pan opowiedział parę słów tym wszystkim z państwa, którzy nie słyszeli o historii tej wystawy Bestia i Suweren, bo to jest też przykład sporu o to, co sztuka może, gdzie są jej granice, jaka jest odpowiedzialność sztuki, jaka jest odpowiedzialność nie tylko artystów, ale i już kuratorów. Yes, thank you very much. I think that very interesting statements have been said here, and I should begin by saying that the museum world in general, and I am speaking now from the perspective of the CMAM organization, the International Committee of Museums and Collections of Modern and Contemporary Art, which is an international committee of ICOM, we are discussing very thoroughly, or we are going to discuss very thoroughly and deep about those issues that have been raised once more by the case of the exhibition The Beast and the Sovereign, which I'm very sad to also have been a protagonist of. I don't agree that that there are no ethical categories in art. I think artists are like any other human beings, and art is like any other system of communication between human beings that, of course, has its specificities. It's not like the language we use verbally. It contains many other nuances, but I think we all live in the same world, and it's we are part of the same rules. What happened in the for those who are not who are not familiar, and believing that you may have learned of those events through social media or traditional media, and that those, I believe, have been extraordinarily very emotional and very partial. I make a very short resume. I try to synthesize a lot. The exhibition The Beast and the Sovereign is curated by four curators, two belonging to the MACBA staff, two belonging to the other directors of the Württembergische Kunstverein, who is a co-producer of this exhibition. And along the period preceding its opening, I requested my curators to explain the specific content
of the exhibition, I had agreed and I had supported and I had promoted the need of an exhibition to discuss from different artists' voices, points of view, the implications, meanings, and tensions as well of the notion of sovereignty. Catalonia is a country, it's a nation without a state, where the discussions about sovereignty, about independence, are being heavily discussed in the past 3 years. As you may know, there was an attempt to make a referendum for its independence that was forbidden by the Spanish government, and they threatened the Catalan president of with jail if that was going to happen. That was last October. So within this context, the I thought it was very important to address the issue of sovereignty, speak about it, discuss it, as it was discussed in the rest of society. Yet the curators hid the exact works in this exhibition. The day before the opening, the press conference, I discovered they showed to me a work by Inés Dujac representing the king, the former king of Spain, Juan Carlos, the father of the current king, being sodomized by a Bolivian feminist leader who at its turn was being sodomized by a dog. And this sculptural composition was based on top of a group of Nazi soldiers' helmets. And the king was vomiting flowers, very specific flowers, by the way. So all this sculptural composition was shown to me some less than 24 hours before the press opening, and I asked immediately to the curators, I informed the curators that if we would open with this work in the exhibition, there would be a scandal of such proportions that losing our jobs would be the less important of the problems, but that the museum would collapse because it would affect the governance of the institution that is composed by the Catalan government, the City Council of Barcelona, a private foundation, and the Spanish Ministry of Culture. It would be a case by which there would be a huge media scandal promoted by the right-wing press from the Spanish side and followed by governmental action against the museum and probably the Catalan government. The president of the MACBA Consortium is the president of the Catalan government. So that in that context, I kind of made that reflection. I said, if we open with this work in the show, you know, this museum explodes. So I would ask you, I ask you to talk to the artist and please ask her to remove this work from the show, because also it was the first time I heard about, I had noticed about this work, and I really disliked that operation. So the curators refused, and I cancelled the press conference, and I declared the exhibition was not going to open. Immediately, the curators and other people started a media campaign, especially fueled by social media, against me, characterizing me as a censor. I mean, that I had done an act of censorship, and social media exploded. Traditional media picked it up straight from the flow of social media, and there was a scandal of such proportion that what I tried to avoid had been maximized as well by media. So I decided there was nothing more to protect, and certainly what I was protecting was not the image of the king, or it was not the king himself or whatever. Neither the king nor his image needs me to be protected. But I thought I was acting in, I was protecting the institution. So I declared the exhibition. Can I just interrupt? Sure. Can I interrupt and ask you, so what are the precise criteria in which you you make a difference between a pure provocation? Because I understand that you have assumed that this work of art would be only a provocation and nothing more, and this is where the scandal starts. So what are the criteria in which you decide this is only a provocation and this doesn't have any artistic value? No, I never spoke about the artistic value. I spoke, or I considered, the capacity of that image, of that object, to ignite a process by which, as I said, the governance of the museum would explode,
And you have to understand that the Ministry of Culture is part of the Spanish government, which is verbally and sometimes even legally opposed to the Catalan government, and that the private foundation that is a special key into the consortium has an honorary chairman who is Her Majesty the Queen. So you don't have to be a rocket scientist to conclude that first, the Spanish government is obliged to take legal action against the museum and its responsible people, who is the director and the president. And second, you don't have to be a rocket scientist to deduct that the one of the legs of this consortium, which is the Magba Foundation, is going to pull out because of such an insult. But there is this question that comes up. So you say, okay, I'm going to close this exhibition. I'm not going to open it. Of course. I'm going to take the decision not to open this exhibition because the artist has refused to remove the work of art from the exhibition. Now, so here the question comes, which is connected with the title of this panel. We are talking about conflict in art. So is this the only way to avoid conflict? We refrain from showing some works of art, or we refrain from even opening exhibition. Okay, of course it's not. If I had 3 days, 1 week, a month, 3 months to debate this with the curators and the artists, we would have avoided a scandal that destroyed the institution. I'm going to tell you two things. One, the same work was supposed to be exhibited in an exhibition called Principio Potosí that was exhibited in the Reina Sofía Museum in Madrid, then in Haus de Cultura und der Welt in Berlin, and then in the National Museum of Art in La Paz in Bolivia. Okay, the curators of the show were Alice Kreischer and Andreas Siegmann, two artists with whom I work and I know very well. When Inés Dujac, who took part of the, in that exhibition, proposed the same sculpture, and actually I believe she created it for that exhibition, but I might be wrong on that, the curator said, we cannot show this work. It will create such a scandal that it will destroy the institution and the exhibition's intentions. Okay? Now, here you have a case where the curators applied the same system of reasoning that I applied immediately when I saw the work. It's evident, it's clear that we're all going to die with that. Okay? There is a second problem, is that the curators hide it. That information from me, and I believe that exhibitions and the way museums work or public institutions should work is through agreements between artists, curators, and institution. In this case, there was no agreement. It had been violated from the beginning. Mm-hmm. So, of course, it's not the way to prevent the harm not to show a work, but it's what we do all the time. People working in museums all the time do these things. We censor things all the time. If that is censorship, in my idea, it's not censorship, but I might be wrong. I admit that making a clear definition of what is and what is not censorship, it's not in my hands. I don't see it clearly. The other thing is, if institutions that are public institutions paid with tax money should insult particular people, because in the mid of the explosion of the thing, someone asked me when I still was receiving emails, would have you done the same thing? It would have been someone like another citizen, and I didn't answer at the time, but I must say that I'm inclined to think yes. You know, public institutions are not there to insult and denigrate people. And what is the difference between a satire, an insult, and a legal infraction? But you can also say that a public institution has an obligation to represent all positions. So even those that are against the institution itself. Was it against the institution? It was. This is a very interesting case. I will switch to Polish now. To jest bardzo ciekawy przykład, wydaje mi się, z pracą, o której mówi pan Marii, dlatego że ona by stanowiła nawet nie pojedyncze, ale potrójną obrazę uczuć narodowych i może także religijnych, trudno powiedzieć, moralnych, społecznych,
A ja teraz chciałabym zadać pytanie Jackowi Wakarowi, bo zawód krytyka teatralnego, który ty wykonujesz, to jest też zawód tej osoby, która patrzy z boku na artystów, ale do pewnego stopnia, albo w bardzo wielkiej mierze, ma wpływ na to, jak dzieła są potem odbierane. I teraz właściwie takim odpowiednikiem tej pracy, o której mówi pan Bartomeu Bari w Polsce, no pewnie byłoby Golgota Piknik, prawda? Też spiętrzenie obrazy uczuć religijnych, jak twierdzono. Czy krytyk teatralny, który ma do czynienia z takim spektaklem, to znaczy wie już, że ten spektakl wywoła gigantyczne kontrowersje. Czy wtedy jego rola się jakoś zmienia? Bo ja mam tylko jedną wątpliwość w tym wszystkim. To znaczy, jak mówimy o tych konfliktach dotyczących najczęściej właśnie nie natury estetycznej dzieła, tylko uczuć religijnych, uczuć narodowych, uczuć moralno-społecznych, to zapominamy zupełnie o ocenie estetycznej dzieła. Więc krótko mówiąc, czy tam jest może jakaś rola? Jak ty to widzisz? Dzień dobry. Ja myślę, że przede wszystkim chciałem się odnieść też do, zanim odpowiem na to pytanie. Oczywiście krytyk teatralny w momencie, kiedy wie, że wystawiony zostanie spektakl pod tym Golgota Piknik, kupuje bilet do Poznania i jedzie to przedstawienie zobaczyć. Kiedy dowiaduje się po to, aby wyrobić sobie pogląd nie na podstawie zapisu filmowego czy zapisu wideo, który zna, tylko po to, żeby zobaczyć to przedstawienie i zdać własną, zgodną z własnym sumieniem, z własnymi kryteriami artystycznej oceny relacje z tego zdarzenia. Kiedy dowiaduje się, że przedstawienie jest odwołane, ma poczucie kompletnego fiaska na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze fiaska instytucji państwa, które nie zapewnia artystom takiego komfortu, aby będąc zaproszonymi, mówię teraz o Rodrigo Garcia, którego przedstawienia wcześniej widziałem i delikatnie mówiąc nie darzę ich szczególną estymą. Tym niemniej, kiedy Rodrigo Garcia, podobnie jak Romeo Castellucci rok wcześniej, został kuratorem idiomu podczas festiwalu Malta, no to zakładam, że ci, którzy dawali mu tę funkcję, wiedzieli, co na Maltę zapraszają. Jeśli okazuje się, że na głównej ulicy Poznania nie sposób, nie w hali, nie na stadionie Lecha Poznań, tylko w Centrum Kultury Zamek, zapewnić bezpieczeństwo artystom po to, żeby ten spektakl się odbył i nie jest to tak jak kiedyś na Malcie, że ktoś zginął podczas spektaklu, ponieważ nie wytrzymała konstrukcja sceny i to była tak naprawdę najbardziej tragiczna jakaś karta w historii tego festiwalu, no ale oczywiście no los tutaj, że tak powiem, sprawił tę tragiczną sytuację. Koniec końców wszystkie te zdarzenia, które towarzyszyły odwołaniu Golgoty Piknik, niezależnie od tego, jaki mam pogląd po obejrzeniu spektaklu, uważam za głęboko kuriozalne i dramatyczne i biorące, że tak powiem, i odbierające zaufanie wszelkiego rodzaju instytucjom, tym, którzy powinni artystom dawać prawo do wolności i do swobody wypowiedzi. Tyle tylko, że ja mam w ogóle poczucie, że z tym prawem do swobody i wolności wypowiedzi, przynajmniej w Polsce, bo tę historię, tę sytuację znam w miarę dobrze, jest po prostu bardzo źle. Panie się wypowiadały tutaj z bardzo... Szanuję ten pogląd z punktu widzenia artysty, który staje naprzeciwko swojego dzieła. Jest w intymnej sytuacji tworzenia, jest w sytuacji twórczości. Pan wprowadził wątek, od którego nie uciekniemy. W momencie, kiedy powstaje dzieło sztuki, tak jak dzieło Katarzyny Kozyry, czy jeśli powstaje powieść, książka Manueli Gretkowskiej, no to później ktoś to albo wystawia, albo czyta i dzieło staje się własnością ogółu. I teraz sytuacja, albo tych zainteresowanych, tej grupki zainteresowanych, którzy po prostu po nie sięgają. I teraz sytuacja przynajmniej w Polsce jest taka, że funkcjonujemy w obiegu zamkniętym. Funkcjonujemy w obiegu zamkniętym, który prowokuje działania cenzuralne. Niestety nie mamy w Polsce dyrektorów instytucji publicznych, publicznych instytucji kultury, którzy byliby niezależni od wszelkiego rodzaju, no powiedziałbym, instrumentów nacisku. Ktoś powołuje dyrektora danej instytucji, czy jest to dyrektor teatru, czy galerii, czy dużego muzeum, czy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. I dalej ten ów dyrektor, no najlepiej widać nie na przykładach paradoksalnie warszawskich, chociaż tu także, wypełnia swoje funkcje właściwie na trzech poziomach.
Po pierwsze wypełnia swoje funkcje wobec publiczności, bo tego kontekstu nie można ominąć, to znaczy to jest wobec publiczności my działamy, to znaczy się można szanować i można brać pod uwagę ten wspaniały, i mówię bez żadnej ironii, akt twórczy, kiedy artysta mierzy się sam ze swoim dziełem, no ale jest jeszcze ów element odbioru, element publiczności. Po drugie jest element, jeśli się dowodzi dużą instytucją kulturalną, jest element odpowiedzialności za ludzi, którzy w tej instytucji pracują, bądź z nią współpracują. Tu rzeczywiście kwestia na przykład scen teatralnych jest bardzo wyraźnym, to znaczy bardzo chyba dobrym, jakby jednoznacznym przykładem. No i ostatnia rzecz to jest owa tragiczna czasami zależność od organizatora. A organizatorem w Polsce są urzędy marszałkowskie, gdzie pracują byli piekarze, albo urzędy miasta, gdzie w momencie, kiedy dochodzi do pewnego rozdania, można typować swojego kandydata i próbować sprawić, żeby on wygrał. I wówczas, tak jak opowiadał o tym nie raz i nie dwa, człowiek, który w walce z różnego rodzaju, że tak powiem, naciskami jest, jeśli chodzi o teatr, no dosyć zaprawiony, myślę o Piotrze Tomaszuku. Pamiętajmy, była słynna historia z ofiarą Vilge Fortis, gdzie bodaj radni czy posłowie Ligi Polskich Rodzin dostrzegli ukrzyżowaną kobietę z brodą. No to co stwierdzili? Że obraza, prawda? Że obraza uczuć religijnych. Legenda o świętej Vilge Fortis oczywiście jest tym panom nieznana, no bo oni znają jakby inne rzeczy. I teraz nie uwolniliśmy się bynajmniej od tej sytuacji, że tak naprawdę artyści są w siatce zależności. Przynajmniej tak się w Polsce i pewnie nie tylko w Polsce dzieje. W tej chwili słyszymy o sytuacji w Wolfsbühne w Berlinie, gdzie będzie odwołany dyrektor Frank Castorf, jeden z największych reżyserów niemieckich. Przyjdzie tam dyrektor Tate Modern bodaj i zdaje się, nie wiem, takie usłyszałem historię, że po to, żeby uśmierzyć bunt artystycznego Berlina, bunt zespołu tego jednego z najważniejszych teatrów w Europie, dosypie się do budżetu tego teatru wraz z przyjściem nowego dyrektora kilka milionów euro. I teraz, i oczywiście zobaczymy, co dalej z tą sytuacją będzie. Ona ma zaistnieć, zdaje się, za 2 lata ma ten nowy układ obowiązywać. Nie jesteśmy sami sobie, wbrew temu, co mówią, a na pewno ja jako krytyk, chociaż absolutnie, kiedy to obserwuję, nie jesteśmy sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem i możemy oczywiście dla własnego spełnienia artystycznego tworzyć swoje dzieła, no ale później następuje ich obieg. Jeśli chodzi o to, co ty zapytałaś, ja zawsze staję na jednej, mam jedno stanowisko w tej kwestii, opisując teatr, czy opisując, nie wiem co, kino i tak dalej, czasami, mam takie poczucie, że krytyk teatralny w tej roli jest pomiędzy artystą a widzem. Artyście zadaje pytania w momencie, kiedy jest to potrzebne, próbuje go bronić, dając swoją interpretację dzieła, widzowi próbuje objaśnić w pewnym sensie kontekst, w jakim to się wszystko odbywa. Bardzo bym chciał tak naprawdę, żeby ta wolność sztuki, czy wolność wypowiedzi artystycznej była niczym nieskrępowana, ale w moim przekonaniu, przynajmniej przy takim układzie, gdzie sztuka, kultura za prywatne pieniądze się nie utrzyma, bo taka jest prawda, po prostu jest to na ten moment moim zdaniem niemożliwe. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze ci zapytam, to niewygodne pytanie ci zadam, ale to nie moje pytanie, tylko Katarzyny Kozyry. Co z tym mądrzeniem się o sztuce w Dwójce Radiowej? Dlaczego to jest tak, że słuchacz ma wrażenie, że jak mowa jest o teatrze, albo o kinie, albo o muzyce, to wszystko wszyscy rozumieją i tak ładnie tłumaczą, a jak przychodzi do sztuki, to takie hi, hi, ha, ha. Znaczy, no, ja oczywiście szanuję pogląd Katarzyny Kozyry na temat tego, jak sztuka jest w Dwójce przedstawiona i przekażę to moim kolegom, którzy się tym zajmują, absolutnie. Wypowiedzi Baraniewskiego, Adriany Prodeus i różnych innych osób, które w ten sposób, które prowadzą, czy audycje dokumentalne Aleksandry Łapkiewicz nagradzane, między innymi nagrodą Stwory i tak dalej, w moim osobistym mniemaniu nie są jakby na temat tego, znaczy nie przejawiają jakichś takich objawów protekcjonalnego traktowania sztuki. My nigdy nie mówiliśmy, znaczy na pewno nie taka jest intencja mówiących o tym. Dodałbym a propos tego, co pani mówiła, a propos mówienia o sztuce i mówienia w ogóle o kulturze, że my w ogóle, fajnie, że to dzisiejsze spotkanie się odbywa, że te dzisiejsze panele się odbywają, ale my naprawdę jesteśmy w pewnym sensie, zarówno jako Dwójka, jak i jako zamierające w pewnym sensie działy kultury gazet, bo przecież ich nie ma.
co sobie będziemy mówić. Przecież ja jako, ja reprezentuję, jak sam mówię, dla poprawy samopoczucia, poczucia własnego, ja mówię, ja reprezentuję wymierającą profesję. Ktoś powie, że wymarło. Jest taka różnica z nas kilku. Jeszcze ja mam pytanie do Katarzyny Kozyry, ale zanim, to Bartomeu Marii się zgłaszał do ad vocem, tak? No, just a little comment on the importance, how important it is the context in which the transmission of artworks takes place. I think the context determines the reception and the interpretation of what it is. When you write a book, a publisher publishes it and booksellers sell it. This is the channel. And when you may show an artwork in a private gallery, or you may show it in the street without any institutional context, or you may show it in a museum, or in a public institution, and that determines a lot that reception. I think this is a big difference that we have to take into consideration when we look at the notion of freedom and the legal aspects of it, and the feelings and the consequences that are associated with its reception. To teraz pytanie jeszcze do Katarzyny Kozyry, bo mnie zainteresowało bardzo co ty mówisz o odpowiedzialności, prawda? I o tym, że artysta ma brać odpowiedzialność za swojego odbiorcę. To uważasz, że na przykład tacy artyści jak Dorota Nieznalska nie zadbali o swojego odbiorcę, nie czuli się odpowiedzialni? Myślę, że zadbała. To znaczy nie, bo to jest jakieś nieporozumienie. Znaczy, że... Na czym polega odpowiedzialność? Może tak. Pracuję z różnymi osobami. Te osoby mi ufają. Jestem bardzo często właśnie... Przeżywam jakieś konflikty etyczne i moralne. Chcę przez to powiedzieć, że jestem świadoma tego, co robię i że chcę być w zgodzie, po pierwsze, z samą sobą. Czasami sama nawet nie wiem, jeżeli sobie nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie, a bardzo często nie potrafię sobie odpowiedzieć jednoznacznie. A nie potrafię sobie odpowiedzieć jednoznacznie w momencie właśnie, gdy nie ja poniosę konsekwencje ewentualnie, tylko na przykład ktoś inny, jeżeli nie wiem, czegoś użyje, coś ujawnię i tak dalej, tak? I w tym sensie ja mówię o odpowiedzialności, ale mi się wydaje, że Dorota Nieznalska na pewno nie chciała, nie wiem, wywołać tej całej dyskusji, sprowokować. Ona po prostu robiła, znaczy, krytykę pewnej formacji patriarchalno nie wiadomo jakiej. Mhm. To na pewno nie chodziło o to, żeby tu zaraz, nie wiem... Znaczy, w ogóle mi się nie podoba, że się artystom przypisuje złe intencje, po pierwsze. I to jest jak gdyby, nie wiem, to jest jak gdyby dla mnie dowodem tego, że ludzie są jednak niesamowicie ograniczeni, bo pierwsze, co im przyjdzie do głowy, to oczywiście złe intencje. A dlaczego te złe intencje? Pewnie sądzą po sobie. Tak? Dlaczego nie przypisuję im dobrych intencji, tylko złe? No bo niestety właśnie każdy zna siebie samego najlepiej i to mu wtedy przychodzi do głowy, co sam ma w głowie. Znaczy, to teraz są naprawdę komunały, ale... Powtórz pytanie, bo nie wiem, bo się gdzieś... Odpowiedziałaś na nie. Tak? Myślę, że te złe intencje, o których mówisz, wynikają z tego, że żyjemy w społeczeństwie bardzo opresyjnym.
że jesteśmy tak wychowywani i przez komuna, były zabory i teraz współcześnie przez szkoły i społeczeństwa, że kiedy idziesz ulicą, to częściej niż uśmiechu spodziewasz się uwagi. To jest bardzo opresyjny system społeczny. I w takim systemie reakcją nie będzie otwartość, czy artysta chce mnie czegoś nauczyć, tylko właśnie albo chce mnie obrazić, zwrócić uwagę, ale w ten sposób negatywny, albo wywołać skandal, czyli też naruszyć pewien ułudny taki spokój, sprowokować do myślenia, a to też jest bolesne. To, co mówiłam o artystach, oczywiście może przesadzam, ta wolność, ale to jest wolność myślenia, przy której będę stała. Czy Państwo wiedzą, jaki zawód jest najbardziej niebezpieczny na świecie, najwięcej wypadków śmiertelnych? Statystycznie, no bo poeta, najwięcej poetów statystycznie popełnia samobójstwo. Czy można to nazwać wypadkiem przy pracy? Tak, bo jest to wypadek przy pracy. A jeżeli pewna grupa społeczna najczęściej, jest to choroba zawodowa w takim razie, samobójstwo, u innych będzie to gruźlica albo rodzaj raka jako choroba zawodowa, u poetów jest to samobójstwo. Proszę Państwa, zapraszamy do zadawania pytań, bo to już ten moment. Widzę Iwo Zmyślony i potem jeszcze dwie osoby, pan Zembrzuski i pani. To może zbierzmy te trzy pytania na początek. Ja nie mam pytania, Karolina, tylko chciałem coś powiedzieć. Mogę? Oczywiście. Dziękuję. Znaczy, przede wszystkim, proszę Państwa, na poprzednim panelu była mowa o tych uczuciach religijnych i nikt wtedy nie powiedział prostej rzeczy, że nie potrafimy odróżnić nigdy sytuacji, w której ktoś naprawdę został urażony, od sytuacji, w której ktoś mówi o tym, okazuje to, na przykład poprzez przemoc, tak, czy poprzez różnego rodzaju akty werbalnej agresji, ponieważ mu się to opłaca. Tak? Tego nikt nie powiedział. To jest jedna rzecz, to jest... Druga rzecz jest taka, że wolność w świecie sztuki wcale nie jest wartością absolutną z punktu widzenia chociażby praktyki instytucji. Ja podam tutaj, to napisałem w tym tekście, który wczoraj się pojawił na stronach Kultury Liberalnej, ale dobrze byście wszyscy wzięli to pod uwagę. To znaczy, że berek Żmijewskiego został zdjęty z wystawy w Martin Gropius Bau, ponieważ dyrektor przestraszył się, nawet nie to, że ktoś się domagał zdjęcia, tylko dlatego, że dyrektor przestraszył się, że urazi środowiska żydowskie. Mało tego, ten sam dyrektor nie dopuścił wcześniej na tę wystawę, której kuratorką była pani Anda Rotenberg, pracy Lego Obóz Koncentracyjny Zbigniewa Libery. Nie dopuścił, znaczy, że ona po prostu się w ogóle nie pojawiła. I to jest, proszę Państwa, ten przypadek cenzury wewnętrznej, tak? Czyli kiedy my się nawet z punktu widzenia opinii publicznej nie dowiadujemy, że jakaś praca została ocenzurowana. I to jest, proszę Państwa, najbardziej... Moim zdaniem, w moim odczuciu krytyczny problem dotyczący wolności sztuki, że dyrektorzy instytucji publicznych cenzurują nas w taki sposób, że my się nawet nie dowiadujemy, że zostajemy ocenzurowani. Pani dyrektor Wróblewska teraz się chwyta za głowę, a ja mam taki problem, że na wystawie, którą pokazała Zachęta przed 2 laty, In God We Trust, nie pojawiły się 3 ważne prace, tak, w ogóle, między innymi Peace Christ, Serrano, Andresa, Wojnarowicza nie pojawiła się praca Fire in My Belly, które jeszcze nigdy w Polsce nie pokazano, podobnie jak Serrano, który kiedyś przyjechał do Warszawy, ale dyrektor Krukowski wtedy nie pokazał i nie pokazana została jedna praca La Chapelle'a. Ale to jest jedna rzecz, proszę Państwa. I teraz jeszcze druga, tak, bo my tutaj mówimy cały czas o wolności w kontekście religii, ale artysta czy sztuka jest też zniewolona w kontekście rynku, to znaczy korporacje domagają się cenzury, artyści sami się cenzurują, ponieważ chcą sprzedawać swoje prace, tak? Cenzurują się, ponieważ czują się zobligowani wobec kuratorów, ponieważ i najgorzej mają ci artyści, którzy dopiero zaczynają, proszę Państwa, którzy mają najmniejszy kapitał symboliczny. Bo to jest tak, że mówimy o wielkich gestach cenzorskich wobec wielkich artystów, które przykuwają uwagę publiczności. A co ma zrobić artysta, który dopiero zaczyna? Tak? I on ma do wyboru albo zrobić to, co pokaże, na co się godzi jego kurator, na co godzi się instytucja, na co godzi się jego galeria, czego oczekują jego mecenasi lub jego klienci. Proszę Państwa, tutaj zaczyna się problem rzeczywistej autocenzury. Tak? Także, proszę Państwa, tylko te trzy uwagi. Dziękuję. Może ad vocem Hanna Wróblewska, bo bardzo prosiła. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę, że tak, Iwo Zmyślony zadał ważne pytanie moim zdaniem, to znaczy
kiedy obrażenie staje się krzywdą. Znaczy, ty tego właściwie tak nie powiedziałeś, ale ja to tak rozumiem. I to jest pytanie, na które możemy się też zastanowić, prawda? Kiedy się czujemy obrażeni, a kiedy się czujemy skrzywdzeni? Moim zdaniem to są dwie różne rzeczy. No i druga rzecz, to zanim ty jeszcze, Hanko, odpowiesz, to mnie się wydaje, że my się o tych wszystkich przykładach, o których ty powiedziałeś, Iwonie, dowiedzieliśmy. Myśmy wiedzieli i o Berku, i wiemy, i znamy sprawę pana Marii, i tak dalej, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że my się o tym nie dowiedzieliśmy. Właśnie dowiedzieliśmy się i możemy o tym dyskutować. Dobrze, przepraszam, ja już nie zajmuję czasu. Tak, teraz... oprócz, nie będę tutaj odpowiadać jako organizator na pytania. Cieszę się, że mogę powiedzieć pewne sprostowanie, bo są takie, o których się dowiedzieliśmy włącznie ze mną. Na wystawie, o której mówisz, Iwo, i o której pisałeś, te trzy prace nigdy nie były brane przez uwagę przez kuratora. Z różnych przyczyn artystycznych ma takie prawo. Nigdy kuratorowi nie jest narzucane, co ma pokazywać, co ma nie pokazywać. Wydaje mi się, że Maria Brewińska, kuratorka tej wystawy, nie jest osobą, której mogłabym ingerować w tak zwaną integralność dzieła. Natomiast to, że ta sprawa zostaje potem opisana, nieistniejąca sprawa zostaje opisana jako prewencyjna cenzura dyrektora, jest w ogóle jakimś tworzeniem nowych bytów, ludzie. Nie, to jest bardzo ciekawe, ale... To jest twój problem chyba. To jest twój problem. Pojawiły się ty jako... Ale poczekajcie, nie przerywajcie sobie nawzajem. Panna Wróblewska mówi, a potem jak będziesz chciała odpowiedzieć, Iwo, to odpowiesz, dobra? Iwo Zmyślony powiedział, że do wystawy Marii Brewińskiej pasowałyby jeszcze trzy prace, ale skoro się nie pojawiły, to znaczy, że zostały ocenzurowane. Te trzy prace nigdy nie były brane pod uwagę z przyczyn, o których możesz porozmawiać z Marią Brewińską, z kuratorką. A i narzucanie, że akurat to zostało ocenzurowane, jest jakimś nadbudowaniem faktów. Co więcej, w kulturze liberalnej pojawia się informacja o tym, że została tutaj użyta jakaś cenzura. Może parę razy, tak, akurat Iwo, nie przy tym. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jedno zdanie, Iwo, bardzo proszę, bo nie możemy zmonopolizować tej dyskusji, okej? Ja nie chcę monopolizować, to nie chodzi o to, żeby na tym konkretnym... Ja używam tego przykładu, jeżeli nawet on jest nieadekwatny. Być może rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, ale uważam, że dokładnie tego rodzaju sytuacji... przykładu nieistniejącego, czy to nie jest jakaś paranoja? No przepraszam, to może inaczej, bo wielka artystka Katarzyna Kozera i pani dyrektor najważniejszej galerii może w tej chwili zakrzyczeć i wyśmiać to, co mówi jakiś... teraz jeszcze osobiste przytyki. Czy ja mogę was Iwo po prostu nie może znieść, że nie ma ostatniego zdania. Tak jak podczas pierwszego panelu. Ja proszę, żebyśmy sobie wszyscy dali powiedzieć, okej? Okay? Iwo mówi jedno zdanie, potem się zgłosiła Manuela Gratkowska i potem, jeżeli chciałabyś, Katarzyna, to oczywiście też. I potem oddamy głos sali. Dobrze. Bo przecież sala też... Jedno zdanie brzmi takie. My nie wiemy, dlaczego na wystawie o religii nie ma najważniejszych prac, kontrowersyjnych prac na temat religii. To jest... Bo ty nie jesteś jej kuratorem. Proszę Manuela, odpowiedz teraz. Mogłabym pogodzić państwa, ja nie za bardzo wiem... Manuela chce załagodzić ten konflikt w sztuce. Nie za bardzo, nie jestem w temacie, ale chyba rozumiem, nie widziałam tych prac. Faszystów było stać na wystawę sztuki zdegenerowanej. Dlaczego nie zrobimy takiej na ziemi niczyjej galerii, gdzie możemy pokazywać sztukę odrzuconą z powodów religijnych, społecznych? Dlaczego na to społeczeństwa nie stać, skoro faszystów było stać? I ludzie, którzy byli ciekawi, mogli sobie pójść i to obejrzeć. Pan Igor ma prawo podziwiać dzieła sztuki, które z jakichś powodów religijnych, cenzuralnych zostały odrzucone. Jestem pisarką, jest mi łatwo. Zajdę wydawcę i mi wyda to. Nie spotkałam się z cenzurą książki. Raz ocenzurowano mi plakat przedstawiający tors kobiecy, to było do Polki. I ja się bardzo dużo dowiedziałam dzięki tej cenzurze, bo cenzuruje się członek męski w erekcji, a tu mi wycenzurowano sutki w erekcji. Kobieta nie może mieć erekcji. Nie wiem, czy to jest patriarchalne, czy pornograficzne.
To o cenzurze. Dlaczego nie ma takiej instytucji właśnie sztuki odrzuconej, gdzie każda najbardziej zdegenerowana, najbardziej obrazoburcza sztuka byłaby do obejrzenia przez ludzi, którzy albo chcą to wyszydzić, mają prawo ziemia niczyja, albo to zobaczyć w takiej enklawie, bo nie mają możliwości. Tak jak w Katalonii, w Hiszpanii, pan w Barcelonie nie mógł wystawić tego dzieła sztuki, w sposób zrozumiały, obraza króla i tak dalej, moralności. Dlaczego w Europie, skoro jest zjednoczona, nie ma takiego pawilonu, gdzie pan mógłby być kuratorem, gdyby zechciał, i taką sztukę zdegenerowaną zastrzeżeniem, że jest to sztuka w nawiasie dla odważnych na własną, na ziemię niczyjej. Nie wiem, jaka jest ziemia niczyja w Europie. Manuela, Holandii. Musisz złożyć zażalenie do Ministerstwa Kultury i Sztuki, że nie powołało takiej instytucji. Bartomeu Mari, ad vocem. I think this is a very good, it's a very good idea. Actually, the Beast and the Sovereign exhibition is open. And it has received 50% more, the audience of the museum increased 50% of hundreds of people taking selfies on themselves with that picture, which by itself it's absolutely ridiculous. It is, but it is a symbol that carries consequences. You know, in itself it's just ridiculous. And the show is full of many other symbols, like, you think, Poland is a very Catholic country. Come to Spain and you'll see what a Catholic country is. The show is full of images and objects that could insult the Catholic believers. And I just wanted to remember recall the high exposure, how difficult it is for people organizing exhibitions and carrying out these responsibilities to be all the time right. We are not right all the time. We make mistakes. The only thing that it's a pity is that these mistakes are inducted, are provoked by colleagues. This is something that I deeply regret. And just another last case, but because I think the what Manuela said is a very interesting idea, and I use to, and I remember, and I quote the Entartete Kunst exhibition in other debates, but that in the Reina Sofia Museum recently, the director nearly went to court, accused by several associations of Catholic lawyers and mothers and so on, because one work in an exhibition consisted of a matchbox, which is no bigger than this size, contained a silhouette of a church in flames, just a silhouette, and a text saying, the only church that illuminates is the church that burns. And that was a quote from a Russian anarchist of the 19th century that was used, and it was quoted by Buenaventura Durruti, a leader of the anarchist parties in the civil war. You know, the director and the curators not even noticed. They had not even noticed that this was in a vitrine. You know, and the judge happily did not accept the claim. But, you know, there could be a colleague of us going to jail for the intrusion or the inclusion, excuse me, of a work of art that no one noticed and no one thought that it could be interpreted as these people interpreted. But this is not a joke. I mean, this is real. And it's one day you make a mistake, the other day you don't even notice it, and someone does it for you. Dwa pytania od Państwa tam na górze. Dzień dobry Państwu. Ponieważ trzymam paluszek już od paru godzin podniesiony, w związku paru z tym... Paru godzin? No tak, od rana mniej więcej, ale to mówię en passant. Tylko dlatego to mówię, że chcę powiedzieć, że zanim powiem to, co mam do powiedzenia, uczynię osobiste wyznanie. Ja tylko bardzo proszę, żeby Państwo wszyscy starali się zwijać nieco swoje wypowiedzi, żeby i więcej osób jeszcze z sali zdążyło zabrać głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Osobiste wyznanie polega na tym, że dawaliście Państwo tutaj przykłady różnych działań obrażających. Ja je znam chyba wszystkie. Osobiście te przykłady. Chciałem osobiście wyznać, że żaden z tych przykładów z Golgotą Piknik na czele mnie nie obraził, nie obraził żadnych moich uczuć, poza obrażeniem mojej inteligencji.
I teraz tak, mówię o tym dlatego, że chciałem się bardzo serdecznie zgodzić z tym, co mówiła dzisiaj pani Katarzyna i Manuela, z którą w przerwie ustaliliśmy, że 20 lat temu mówiłem do niej Manuelka. Bardzo serdecznie chciałem się zgodzić, ale troszkę mnie peszy obecność Piotra i za długo by to trwało. W związku z tym powiem, z czym się nie zgadzam. Dobrze? I to będzie krótko. Przed tym powiem, że się nie zgadzam z panem Jackiem. W Schaubinę, ja tam byłem 2 miesiące temu, Ostermajerowi się po prostu kończy kontrakt i w ramach panie Jacku, polityki będzie inny dyrektor. I teraz powiem, z czym się nie zgadzam. Krótko. Schaubinę i o Kastorfie, a nie o Schaubinę i Ostermajerze. A przepraszam, bardzo pomyliłem. Przepraszam, oddaję honor. Teraz z czym się nie zgadzam? Otóż nie zgadzam się z nieużyciem przez państwa słowa takiego bytu istniejącego w przyrodzie, który się nazywa grafoman. Grafoman. To słowo nie padło. To pojęcia to jest niewątpliwy byt istniejący w przyrodzie. Otóż pani profesor, przepraszam, zaglądam, bo chyba wyszła, pani profesor dzisiaj rano w pierwszej pół godzinie dała przykład grafomana. Nie wymieniając go po nazwisku, chodziło o Salzburg. Ja w przerwie no chciałem się na to powołać, ale pani, więc musicie mi państwo uwierzyć na słowo, uzyskałem poparcie pani profesor krótko, twierdząc, że trzymać tę midę od niego z daleka, ale niekoniecznie pomidory, niekoniecznie pomidory. To więc znaczy, może skonkludujemy? To znaczy, profesor Raszewski mnie uczył, że w grafomana pomidorem nie wolno, bo pomidor się wnosi na salę i to jest zła intencja, ale butem na przykład wolno. W związku z tym będę się domagał gwizdania, tupania i rzucania butami. 250 lat temu szyło się do grafomana na scenie z łuku. I na dzisiaj skończmy, się ja domagam, proszę, ponieważ... Domagam się, już, że muszą wyjść o 14. Już kończę. Domagam się nazywania grafomana po imieniu. Dziękuję. Świetnie, bardzo. Jesteśmy za. Bardzo prosimy panią. Bardzo się cieszę. Brawo. Dzień dobry, Irena Bilska. Jestem spoza państwa, że tak powiem, świata. Prosimy głośniej. Jestem spoza państwa, że tak powiem, świata i rzeczywistości. Mam, moje pytanie jest takie, czy w jaki sposób wolność sztuki przekłada się na poziom gospodarczy? Czyli po prostu, czy na przykład, jeżeli w danym państwie wolność sztuki jest większa i poziom artystyczny też jest wyższy, czy w takim razie jest nadzieja, że państwo to będzie silniejsze gospodarczo? Jak wygląda poza tym sytuacja, powiedzmy, artystów, jeśli chodzi o ich poziom oraz wolność w porównaniu z niektórymi państwami w Europie? A tu również mam taką uwagę do pani Manueli Gretkowskiej, że istnieje, znaczy a propos tych wszystkich przekazów, że istnieje coś takiego jak terapia poprzez sztukę. Co jest też w Polsce stosowane, to wszystko. Dziękuję bardzo. Ile jeszcze pytań jest ze strony państwa? To tak orientacyjnie pytam. Nie widzę. Nie widzę. Jeszcze pan? Jeszcze ktoś? To teraz spróbujmy w ten sposób. Ja dodam jeszcze, korzystając z mojej pozycji moderatora, dwa pytania. Bardzo, bardzo duże zainteresowanie wzbudziło pytanie, propozycja Manueli Gretkowskiej, która powiedziała, żeby stworzyć coś w rodzaju salonu odrzuconych. Moje pytanie jest takie, czy paneliści mnie słyszą? Moje pytanie jest takie, dobrze, jest fajnym pomysłem, żeby stworzyć salon odrzuconych, ale czy państwo ma obowiązek sponsorować ten salon? Innymi słowy, czy państwo ma sponsorować każdy rodzaj sztuki? Zaraz. I tylko powiem drugie. Czy słowo cenzura, powtarzane we wszystkich odmianach, nie traci przypadkiem znaczenia, kiedy mówimy o tym, że na przykład młody artysta musi siebie cenzurować, bo inaczej stary kurator go nie wystawi. Mi się wydaje, że to jest realność świata po prostu. Ja nie jestem młodą artystką, tylko młodą publicystką i też wiem, że wszystkiego nie mogę naraz powiedzieć, co bym chciała od razu powiedzieć. Tak po prostu działa otoczenie, w którym funkcjonujemy. To jest zupełnie naturalne. To nie znaczy, że to jest cenzura. Ja myślę, że cenzura to jest coś bardzo poważnego. To znaczy cenzura to jest zjawisko, z jakim mieliśmy do czynienia w systemach totalitarnych i autorytarnych. Czy rzeczywiście cenzura oddaje
sedno sprawy. Kto z Państwa chciałby się odnieść, ale nie tylko do moich pytań, tylko również do Państwa. Znaczy ja absolutnie jestem zdania Jacka Zembrzowskiego o tym, że jeśli na przedstawienie pod tym do Damaszku Jana Klaty ktoś protestuje, ponieważ protestuje, najlepiej jeśli nie byłby to ustawiony protest, to bardzo dobrze, że ten protest jest. Daje ludziom prawo do manifestowania swoich poglądów wobec jakości sztuki, bo jakości sztuki również rzeczywiście tu mało mówiliśmy. Wydaje mi się, że jest bardzo istotne to, co powiedział Iwo Zmyślony, to znaczy te różne także gałęzie niewidocznej cenzury, bo ja oprócz tej cenzury, o której nie wiemy, dołożyłbym jeszcze cenzurę ekonomiczną. I to jest pytanie o to, o czym zacząłem mówić, to znaczy jeśli ktoś funkcjonuje, tak mówimy, na własny rachunek, no to świetnie, to jest samowystarczalny. Natomiast w momencie, kiedy prowadzi instytucję, to w zależności od swojego działania albo dostanie na nią w następnym rozdaniu pieniądze, albo ich nie dostanie. I z taką rzeczywistością, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, w tej chwili mamy do czynienia. I druga sprawa jest tego rodzaju, że uczciwie także powiem, że niezależnie od tego, że jak pani pyta o to, co znaczy w ogóle kultura dla, nie wiem, rozwoju gospodarczego i tak dalej, to akurat oficjalny wykładnik, nie potrafię się powołać na badania, ale się już w pewnym momencie one się już, jakby to powiedzieć, stały powszechne, że złotówka zainwestowana w kulturę owocuje oczywiście w dużo dłuższej perspektywie 3 czy 4 złotymi w ramach, nie wiem, PKB, czy jak to się tam nazywa. I ogólnie, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jednak niestety w sytuacji, jaką mamy, jasne, państwo nie jest od tego, żeby finansować wszystkich artystów, bo wbrew pozorom, nie mówię teraz o ludziach sztuk pięknych, bo na tym się nie znam, czy literatury, ale wiem, że niektórzy artyści mają naprawdę świetnie, ponieważ czekają na pieniądze z budżetu. Bartomeu Marii? No, I just wanted to report on a little sub-panel discussion that went on briefly here, and Manuela asked me to report on you, is that I forgot to add when I said I agreed with what she said about the that a place for to see what degenerate art that had been defined by Nazis could be. And I said that today, who could define what is degenerate art or not? I mean, I certainly would not be able to do it. And that's why I insist that the context in which you exhibit a certain work of art determines its interpretation, its reception. So she mentioned that Nazi said that she was thinking more of a place where today you could see what degenerate art defined by Nazis was. But I think the most works you see in the collections of MoMA, Pompidou Center, Neue Nationalgalerie, the Stedelijk Museum in Amsterdam, or Tate Modern in London, in the main capitals, comes out of what Nazis declared degenerate art. The canon of modern art is that. You know, what Nazis defended, the aesthetics in art that Nazis defended, is completely peripheral today. This is not a judgment of value. You can see that by just looking at museums and magazines and catalog of exhibitions by going just to the Venice Biennial. You know, 99% comes out of that tradition. So in the problem of putting together the, you know, work that has been censored today, the problem is that works that have been censored in one place could be not censored in others and would be applauded. This is, you know, so how do you cut, how do you determine? Certainly I would not like to do that because I don't know how to do it. Yet institutions are faced with this problem every day, and you like it or not. This is how it goes. Manuela, czy masz coś jeszcze do dodania? Nie, absolutnie. Myślę, że jeśli ktoś ma coś do powiedzenia. Spróbujmy wziąć jeszcze jedno albo dwa pytania. Pan się zgłasza, ale prosimy o mikrofon. To będzie ostatnie, czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo prosimy, tylko krótko, zostało nam dosłownie 5 minut. Znaczy, mnie się wydaje, że jeżeli jedni tworzą granice, a drudzy je łamią, to tworzy jakiś nastrój, daje energię, jest jakiś ruch w interesie, to nawet jest dobrze. Natomiast jeżeli ta cenzura polega na tym, że po cichu odcina się
albo pieniądze, albo środki druku, albo czasami taką walutą jest dostrzeżenie przez recenzentów, czy tam terentów i tak dalej, czy recenzentów głównych mediów, to jest o wiele skuteczniejsze i to jest rzeczywiście podłe, to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby na koniec zabrać głos? Katarzyna Kozyra, Manuela Gretkowska nie mówiły w ostatniej rundzie nic? Czy sztuka to nie może być piękna, interesująca i nowatorska, ale to nie jest nic łatwego. I myślę, że to jest bardzo, bardzo trudny i kawałek chleba, jeśli w ogóle z tego jest chleb. I dla społeczeństwa i dla krytyków ryzykowanie posad i życia. I wbrew pozorom sztuki piękne mogą stać się sztukami okrutnymi, no ale takie jest życie. To ja zakończę też cytatem, bo Jarek Kujisz, który prowadził pierwszy panel, zakończył George'em Orwellem, a ja Sorenem Kierkegorem, który pisze, że ludzie domagają się wolności słowa jako rekompensaty za wolność myślenia, której rzadko używają. Miejmy nadzieję, że nie jest tak z wolnością sztuki. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszamy Państwa do przeczytania transkrypcji tej debaty, która się ukaże na stronach Kultury Liberalnej. A ja bardzo dziękuję Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, a także Uniwersytetowi Warszawskiemu za to, że pełnili rolę organizatorów razem z nami, a także ministrze kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzacie Omilanowskiej i prezydent miasta Hannie Gronkiewicz-Waltz, a także obywatelom kultury za wsparcie i pomoc. Dziękujemy bardzo Państwu za przybycie i za uwagę.